Proszę Państwa, nie chcę opóźniać naszego konwersatorium rozpoczęcia, bo pan senator Lamczyk w tej chwili jest na lotnisku w Oslo i wykorzystajmy czas, aby tutaj przedstawił komunikat. Panie senatorze, rozumiem, że jest pan gotowy. Bardzo prosimy. Czas 15 minut nie będzie za dużo, a jeżeli będzie dobrze. 20, to dzisiaj będzie też, też będzie dobrze. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam rzeczywiście z Oslo, z lotniska, ale myślę, że będzie, jestem dobrze słyszalny. Ale co się stało w polskiej energetyce w ostatnim czasie, to wygadywanie, ta właśnie cała kampania wymyślona przez premiera Sasina odnośnie, załóżmy, nieprawdy na rachunkach, na tych reklamach, które załóżmy podatnika kosztuje 12 milionów, to jest normalnie, no nie znaczy to szok, że właśnie tak można postąpić. Po tych wszystkich nieudanych inwestycjach w energetyce, no teraz już jest czas na właśnie bronienie się, swoją nieudolność on broni, ale broni właśnie przez to, że właśnie kłamie, ale to mówię, kłamca zawsze ma krótkie nogi, jak właśnie mówią i chyba tutaj też tak samo, bo dużo ludzi nie uwierzyło w to wszystko, w te właśnie reklamy, one są naprawdę są straszne. My próbujemy w parlamencie w różny sposób reagować na te właśnie pomówienia, na te reklamy. Widzimy też, że też Unia Europejska reaguje. Ja nawet no, nie przypuszczałem, że takie coś może być. Wiem, że oni, załóżmy, cały czas znaczy to kłamią, oni gaszą ogień, że on gasi ogień, załóżmy, jeżeli się coś dzieje, ale tutaj przeszedł sam siebie. Ja nie spodziewałem się, że do takiego kroku dojdzie. Dlatego to, co się stało, no to tym bardziej widać, jak jest potrzebna właśnie to prawo elektryczne. Tak się składa, że za chwilę mamy marzec i jest ta setna rocznica, jak powstało to właśnie pierwsza ustawa prawa elektrycznego w 1922 roku, to tym bardziej jest taka mobilizująca, jest właśnie, żeby tutaj no wszystko właśnie wziął się w garść, jak to się mówi, żeby właśnie wszystko popędzić. Nie jest to łatwa sprawa, dlatego chcemy właśnie, znaczy tak, no, mamy ekspertów, ale też liczymy właśnie na Państwa pomoc, na Pana Profesora Poprzyka, który właśnie nas cały czas tutaj wspomaga, ale no nie jest to łatwe, najgorsze też jest rozpocząć, ale mówię, zakłamanie rządu jest właśnie, jest w każdej informacji, począwszy od właśnie programów na pasywizację budownictwa, się nic nie dzieje właśnie odnośnie budowy infrastruktury związanej właśnie z elektryfikacją transportu. Inne kraje to właśnie robią. Dlatego te ustawy, które mówiłem, mianowicie ustawa związana z informacją, jest ustawą bardzo istotną, ale tutaj też właśnie uświadomienie społeczności o tym wszystkim, to właśnie nie jest takie właśnie łatwe, bo no temat jest trudny, a załóżmy rząd PiS-u niestety, ale on uderza właśnie w swój elektorat, bo on to wszystko robi pod swój elektorat, który jest, załóżmy, oglądając tylko telewizję publiczną, to właśnie propagandę, no on w to wierzy. On w to wierzy właśnie, co jest na tych rachunkach, że 60% to tej podwyżki energii, to nie jest nieudolność rządu, tylko to jest wina właśnie Unii Europejskiej. Dlatego właśnie tym bardziej ta prasa jest nasza potrzebna, jest właśnie potrzebna, żeby właśnie jak najszybciej to do świadomości mieszkańców, żeby właśnie ta informacja poszła. Się dobrze składa, bo znaczy ta większość właśnie demokratyczna w Senacie, ona właśnie chce te ustawy, właśnie o których mówiłem, te pilotażowe,
jak na końcu tą ustawę właśnie prawo elektryczne, wszyscy są zgodni, że musi być zrobione jak najszybciej. No i dlatego też proszę o jakąś taką pomoc. My będziemy robili co w naszej mocy, ale mówię jeszcze raz, ta właśnie ustawa o informacji, o danych technicznych, gdzie właśnie ta uznaniowość jest bardzo, bardzo duża, bo przecież firmy by inwestowały różnego rodzaju nasze inwestycje związane właśnie z produkcją energii, ale się boją tej uznaniowości tych właśnie zakładów, znaczy energetycznych operatorów, którzy robią same problemy robią, bo mówię, te firmy zgłaszają się, znaczy trzeba im pomóc, nie zawsze człowiek może pomóc, ale są problemy, za duża uznaniowość jest i ta ustawa techniczna, ona jest również potrzebna. A tutaj ten taki mit, co stały też te korporacje energetyczne mówią o tym, że właśnie sieci energetyczne są tak obciążone, nie da się naprawdę nic zrobić. One tylko myślą o sobie, żeby tylko produkowały właśnie tą energię. Niech produkują, ale niech są normalnym elektroprosumentem, niech też konkurują, ale niech nie dyktują właśnie warunków, jak do tej pory oni właśnie robią. I tutaj no, trzeba to właśnie wszystko zmienić. Chciałbym Państwu również powiedzieć, że 14 marca znaczy jest właśnie organizowana no, przeze mnie, ale również tutaj przez zespół ludzi współpracujących właśnie konferencja, która będzie dotyczyła właśnie tego, o czym mówimy, mianowicie też prawa elektrycznego. Będzie też na tej konferencji mówiono o sieciach energetycznych, żeby właśnie też no powiedzieć stanowczo, że nie jest tak, jak właśnie mówią tylko korporacje energetyczne, że sieci są przeciążone, że można to rozwiązać. Jak również będziemy mówili o gospodarce obiegu zamkniętego, o roli w bilansowaniu właśnie biogazowni, jak one powinny być podnoszone, jak one powinny pracować. Dlatego też, jeśli Państwo chcą uczestniczyć w różny sposób przez tą pandemię, może w Senacie to liczba miejsc jest właśnie ograniczona, ale załóżmy, że ktoś chce, to jak najbardziej. Tutaj właśnie przez właśnie pana profesora Poprzyka, przez właśnie zespół, to właśnie proszę przysłać swoje namiary, swój właśnie adres mailowy, to Państwo też otrzymają właśnie zaproszenie na konferencję w sposób zdalny, albo mówię, jak ktoś chce, to rzeczywiście tutaj będzie mógł przyjechać do Senatu 14 marca o godzinie 11. Konferencję otworzy pan właśnie marszałek Grodzki. Także tutaj zapraszam, ale no, musimy o tym mówić, musi ten przekaz być właśnie jasny, bo mówię, ja nie spodziewałem się do tego stopnia pan premier Sasin dojdzie, żeby właśnie w ten sposób okłamywać. Mówię za grube pieniążki, bo 12 milionów to są duże pieniążki, przecież wiemy, ile pieniążków poszło na właśnie modernizację sieci energetycznych, bo tu można powiedzieć, to jest 5%, tak kwota 12 milionów stanowi, no ale się nie liczą i swoją nieudolność są przekuć tutaj właśnie w kłamstwo, nieprawdę. Unia Europejska też jest wdrożona, bo wie, odzywają się tutaj, mówią o tym. No ja nie wiedziałem, że do takiego stopnia może rząd dojść, ale no, dochodzi do tego, nie potrafi sobie swoją nieudolnością poradzić tutaj właśnie i załóżmy dochodzi do właśnie kłamstwa, do właśnie pomawiania i to naprawdę w każdym właśnie zakresie, bo pieniążki, które miały pójść na tą energię odnawialną, zostały właśnie przejedzone, chociażby z tego właśnie z emisji CO2. Przeszło 60 miliardów, przecież no wiadomo, jaki procent tylko poszedł na inwestycje związane z OZE. Jest to nie do przyjęcia, dlatego naprawdę musimy za to wszystko się wziąć, jak najbardziej przyspieszyć, bo to naprawdę już nie można z tego wszystkiego dzierżyć. Atmosfera jest właśnie zła, znaczy są społeczność jest podzielona, dlatego jest dużo pracy właśnie przed nami.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Potem, no, bądź co bądź dramatycznym takim wystąpieniu, tej dramatycznej ocenie sytuacji w polskiej energetyce, moje zadanie jest tym trudniejsze. Ja, przygotowując się do dzisiejszego konwersatorium, nie wiedziałem jeszcze, jak się potoczą do końca sprawy te związane z dokonującą się na naszych oczach zmianą ładu światowego, i to tak bezpośrednio blisko przy naszych granicach. Nie wiemy, co przyniosą kolejne dni. Każdy z nas pewnie pyta, co robić, jak się zachować. Każdy szuka jakichś wskazówek, w które wyposażyło go życie. I w takiej sytuacji moja prezentacja dzisiaj, uważam, byłaby na konwersatorium nieporozumieniem. Nie ten czas, ale z drugiej strony nic mnie nie zwalnia od oceny linii programowej naszego konwersatorium, właśnie w świetle tego, czego jesteśmy świadkami. Tutaj no, muszę przed Państwem odpowiedzieć, Państwu odpowiedzieć, czy mam przekonanie, że linia programowa naszego konwersatorium jest właściwa. Z drugiej strony jestem winien Państwu odpowiedź, czy program, który tworzymy na rok 2022, jest właściwy w nowej sytuacji, czy ta nowa sytuacja dramatyczna w skali świata, ale też dramatyczna w skali kraju. Pan senator mówił o energetyce, a przecież to nie tylko energetyki dotyczy. Czy ta sytuacja nie powoduje potrzeby korekty linii programowej? Kiedy ja konsolidowałem agendę, to wpisałem sobie, to było parę dni temu, wpisałem sobie temat elektroprosumeryzm 2022 na platformie PPT 2050, czyli to jest to nasze środowisko, i dwukropek, niezakończona unifikacja koncepcji, raczkowanie edukacji i przyspieszająca praktyka. I uważam, że zarówno no, linia programowa, którą dotychczas realizowaliśmy, a ona przecież głównie koncentrowała się na potrzebie wytworzenia nowego ładu w energetyce, że ona była trafiona, ta linia programowa. Dzisiejszy czas to potwierdza, absolutnie potwierdza to. I też ten tytuł, temat mojej dzisiejszej prezentacji, której nie ma prezentacji, ale stanowisko moje, ocena moja absolutnie jest wyraźna. Otóż ten program, uważam, powinniśmy absolutnie kontynuować. Tu właśnie po to, aby choćby wspierać działania
które są podejmowane w parlamencie. My często narzekamy, że nie mamy wpływu, że inni za nas decydują, ale sami jakoś nie możemy się zebrać, nie możemy się odważyć na takie działania, które są, co tu dużo mówić, trudne. Trudne pod wieloma względami. Trzeba przełamywać własną niewiedzę, bo każdy z nas w takiej przełomowej sytuacji, jaką mamy, no, zapewne odczuwa deficyty wiedzy. Trzeba te deficyty redukować, ale też są psychologiczne uwarunkowania. Każdy z nas się zastanawia, czy ma do końca rację, bo większość z nas ma tę wrażliwość i chce postępować słusznie, chce postępować zgodnie z normami, no, do których przecież w tej strefie naszej euroatlantyckiej jesteśmy zaprawiani. I tutaj jestem przekonany, że powinniśmy zrobić wszystko, aby program realizować. Trudności nie powinny nas osłabiać. Przeciwnie, powinny nas mobilizować. Każdy z nas musi szukać odpowiednich przykładów, odpowiednich wzorów w swoim życiu. Ja mam takie przykłady, mam takie wzory. Moi profesorowie dawali właśnie przykład w bardzo trudnych, ekstremalnych czasach, w czasach wojny, dawali przykład, no, postawy niezłomnej, postawy, która wymagała odwagi, postawy, która wymagała otwartości, postawy, która wymagała najwięcej od siebie samego. No tu wspomnę nazwisko profesora Obrąpalskiego, który tworzył program elektryfikacji Polski na okres już powojenny, nie pomylił się, bo miał wizję, miał wiedzę, miał talent i wreszcie udało mu się zmobilizować wokół siebie ludzi. Zakładam, że dla nas to będzie wzór w tym trudnym czasie i że w 2022 roku dokonamy dalszego postępu w zakresie unifikacji koncepcji transformacji do elektroprosumeryzmu, że stworzymy dobre przykłady, no, szkolenia na rzecz transformacji energetycznej, na rzecz dostosowania się do gwałtownie zmieniających się okoliczności. I że będziemy mieć wkład jako środowisko w tą przyspieszającą praktykę. Jeżeli chodzi o niezakończoną unifikację koncepcji, na czym powinniśmy się w moim przekonaniu koncentrować w najbliższym czasie, co powinno nam pomagać w dokończeniu tej konsolidacji koncepcji. Otóż intensywne przemyślenia podpowiadają mi, że najwięcej możemy osiągnąć
poprzez wyeksponowanie przeciwieństw transformacji, z którą mamy do czynienia. Te przeciwieństwa, przy tym nie powinny nas mobilizować do wojny, te przeciwieństwa powinny nas mobilizować do szukania konsensusu, do argumentowania na rzecz nowego porządku. I jakie to przeciwieństwa mogą nas mobilizować, albo ja powiem jeszcze inaczej, mogą czynić prostsze działania, nasze oceny, jeśli chodzi o potrzebę tutaj konsolidacji koncepcji. Otóż pierwsza taka sprzeczność to jest źródła OZE versus paliwa kopalne. Jeżeli się dobrze temu przyjrzymy, to tutaj na tym przeciwieństwie możemy budować koncepcję transformacji, która ma cechy racjonalne i wydaje mi się, że łatwiej przez eksponowanie tych racjonalności będzie tutaj można uzyskiwać konsensus. Ale źródła OZE versus paliwa kopalne to jest to przeciwieństwo, które jest już stosunkowo najlepiej uświadomione w szerokim zakresie. Za tym idą kolejne przeciwieństwa związane, a więc pretendenci versus podmioty zasiedziałe. I znowu, jak tego przeciwieństwa nie będziemy widzieć, jeżeli nie będziemy chcieli go pokonać, to niczego nie rozwiążemy. Ale jeżeli to przeciwieństwo próbować pokonać, no to trzeba też znaleźć porozumienie między stronami. I tutaj inaczej to przeciwieństwo można nazwać przeciwieństwem rynki wschodzące versus rynki schodzące. Rynki wschodzące elektroprosumeryzmu versus rynki schodzące energetyki wielkoskalowej, rynki końcowe, czyli energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych. I na tym przeciwieństwie, które jest, ja mówię, delikatniejsze niż to w wersji pierwszej, pretendenci versus podmioty zasiedziałe, my możemy łatwiej osiągać konsensus w zakresie transformacji. Trzecie przeciwieństwo, które w naszym środowisku zdefiniowaliśmy, ja od wielu miesięcy to podkreślam też, to jest kryzysowa odporność elektroprosumencka versus bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne jest tą kategorią, która obezwładnia nas. Kryzysowa odporność elektroprosumencka jest absolutnie kategorią właściwą do współczesnego czasu. Kryzysów mamy co niemiara, a zatem musimy budować kryzysową odporność. Odporność, czyli zdolność funkcjonowania w środowisku bezustannie
pojawiających się kryzysów, zdolność funkcjonowania w środowisku bezustannie pojawiających się kryzysów. Na ogół w przeszłości myśleliśmy, że kryzysy to rzecz krótkotrwała. Dzisiaj widzimy, że tak nie jest. I to na wielu płaszczyznach, w wielu przestrzeniach. A więc ta kryzysowa odporność elektroprosumencka versus bezpieczeństwo energetyczne na tych starych rynkach, no, które kompletnie już nie oznacza tego, co jeszcze niedawno byliśmy skłonni podkładać pod to pojęcie. Znowu odwołam się do tego dramatycznego wystąpienia pana senatora. Właśnie tutaj dotknął tej kluczowej sprawy, że posługujemy się słowami, posługujemy się kategoriami, które rozmijają się z rzeczywistością. Bezpieczeństwo energetyczne jest taką kategorią, która absolutnie już nie oznacza tego, co oznaczało kilkadziesiąt lat temu. I ja od paru lat mówię, to nie jest bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii, no bo w przeszłości mieliśmy tych odbiorców. To chodzi o bezpieczeństwo energetyczne korporacji. No ale przecież nie po to się tworzy potężny sektor, aby potem ograniczać się do działań na rzecz jego bezpieczeństwa, a nie na rzecz zaopatrzenia gospodarki w potrzebną energię. No i przechodzę do czwartej takiej sprzeczności, dwa porządki ustrojowe. Właśnie jeżeli byśmy chcieli klajstrować, przepraszam za to określenie, rzeczywiste problemy, zamazywać wyrazistość sprzeczności, podstępować będziemy nieuczciwie, ale nieuczciwość to jest kategoria moralna. A tutaj będziemy postępować też nieuczciwie w kategorii odpowiedzialności. Odpowiedzialność za zaopatrzenie gospodarki w energię elektryczną. I te dwa porządki ustrojowe, i proszę zwrócić uwagę, ja nie mówię dwa porządki ustrojowe energetyki, chociaż czasem jeszcze się mylę, to tak z przyzwyczajenia, dwa porządki ustrojowe energetyki. No nie, to nie są dwa porządki ustrojowe energetyki, to są dwa porządki ustrojowe transformacji, podkreślam to, transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu. Jak skończy się transformacja, dwa porządki ustąpią. Będzie jeden porządek, ten, który dzisiaj jest wschodzącym, raczkującym, z tym, że w 50 roku, w 2050 zapewne wytworzy się nowe przeciwieństwo i trzeba sobie będzie z nim radzić, ale to za 3 dekady. Natomiast dzisiaj nie bójmy się mówić o dwóch porządkach ustrojowych transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu. Jak się będziemy wahać, jak się będziemy lękać, to niewiele rozwiążemy. Te dwa porządki ustrojowe musimy pogodzić i dzisiaj nie ma innej możliwości, ale dwa porządki ustrojowe transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu to w praktyce oznaczają właśnie
dwa porządki prawne. W jednym porządku obowiązuje prawo elektryczne na rynkach wschodzących, w drugim porządku obowiązuje prawo energetyczne na rynkach wschodzących. Jeżeli mamy dzisiaj zaproszenie do Senatu, jeżeli mamy możliwość wpływu na kształtowanie prawa elektrycznego i to w sposób właśnie jawny, tak? Nie musimy szukać kruczków, nie musimy szukać jakichś sposobów, aby zamazywać rzeczywistość. Jeżeli mamy to zaproszenie, wykorzystajmy to, zmobilizujmy się, każdy w zakresie swoich możliwości. Mamy w naszym środowisku w tej chwili co najmniej dwa duże projekty, znaczy w naszym środowisku, ja inaczej powiem, bo to mogłoby być źle odebrane. Jesteśmy obecni w dwóch tutaj projektach, no, które wymienię. To jest projekt warszawski, tak, model energetyczny Warszawy do elektroprosumeryzmu, transformacja do elektroprosumeryzmu w 2050. I mamy drugi obszar, to jest Śląsk, to jest Śląski Związek Gmin i Powiatów. I tutaj mierzymy się z tym wymaganiem, które niesie szkolenie specjalistów na rzecz odporności elektroprosumenckiej jednostek samorządu terytorialnego. Więc mamy bardzo dobrą sytuację, aby łączyć pracę nad domknięciem koncepcji, nad pełniejszą unifikacją tej koncepcji. Mamy szansę na ćwiczenia, że tak powiem, w projektach, dużych projektach tych samorządowych, gdzie elektroprosumeryzm, transformacja do elektroprosumeryzmu jest sprawą kluczową. I trzeci wierzchołek trójkąta, który jest przedmiotem tematu mojego dzisiejszego wystąpienia, przypomnę, to jest przyspieszająca praktyka. Otóż znowu, jeżeli się zmobilizujemy, to mamy szansę tutaj pokazać, że i w tym zakresie coś się dzieje. No, przypuszczam, że na kolejnych konwersatoriach, w kolejnych biuletynach, czy to PPT 2050, czy rynki elektroprosumeryzmu w tym roku, będą się ukazywać prezentacje, artykuły na temat platformy techniczno-handlowej, która dla pobudzenia rynków lokalnych ma kluczowe znaczenie, i ta platforma będzie już prezentowana w wersji praktycznej, w wersji do zastosowania. Platforma techniczno-handlowa, ale wersja będzie też już biznesowa. Platforma użyteczna,
absolutnie w tym procesie transformacji energetyki do elektroprosumeryzmu. Ale inny przykład. No, z naszym środowiskiem można łączyć pewne działania na rzecz elektrowni biogazowych. PGB, Polska Grupa Biogazowa, konsekwentnie rok po roku elektrownia biogazowa po elektrowni biogazowej buduje tutaj zasoby. No jest niezwykle ważne, aby ten trend i ten program wspomagać i my powinniśmy wszystko robić, żeby właśnie tu jakiś pozytywny wkład mieć. Jeżeli jedna firma jest w stanie w ciągu 2-3 lat kilkanaście megawatów zbudować w tym segmencie technologicznym, w którym mamy taki wielki potencjał jako kraj, no to jest to niezwykle ważne. A jeżeli powiedzmy to doświadczenie dzieje się w jakimś powiązaniu z naszym środowiskiem, no to tutaj nie powinniśmy mieć wątpliwości. Inny przykład, no budowa tej fabryczki, jak to prezes Jurkiewicz mówi, mikrobiogazowni. To jest też zadanie na ten rok. Jeżeli ona zostanie wybudowana, jeżeli zdolność produkcyjna tej fabryki będzie no, rzędu kilkudziesięciu, stu mikrobiogazowni, no to będzie to potężny wkład w transformację energetyki w trybie innowacji przełomowej. Potężny wkład, mówię, jeżeli ten wkład mierzyć na miarę, powiedzmy, tę, która jest charakterystyczna dla naszego środowiska, ale to są wszystko takie działania praktyczne, które mają charakter w jakimś sensie przełomowy i należy przyjąć, że to są takie początki, które będą powodować lawiny. Ja na tym skończę, ale pozwolę sobie potem do poszczególnych prezentacji przedstawiać komentarze pewne. No i przechodzę szybko do następnej prezentacji. To jest dr Bozek, analizator odporności elektroprosumenckiej JST, narzędzie wspomagające szkolenia w JST. Ja znam wszystkie prezentacje, które dzisiaj będą przedstawione, bo to, że ja nie zdecydowałem się na prezentację, to nie oznacza, że tym większe zadanie jest przed autorami, którzy prezentację będą wygłaszać, będą przedstawiać. Otóż ta prezentacja doktora Bocka, myślę, że utwierdzi Państwa, nas tutaj w tym, że jesteśmy na dobrej drodze, że stopniowo, mozolnie, miesiąc po miesiącu no, będziemy w stanie te kroki kolejne wykonywać
zwiększać przygotowanie do funkcjonowania w nowym porządku ustrojowym transformacji, podkreślam, nowy porządek ustrojowy transformacji, nie nowy porządek energetyki, tylko nowy porządek ustrojowy transformacji energetycznej, czy jeden z porządków transformacji energetycznej. Panie doktorze, bardzo proszę, proszę też o jakieś już nawiązania do programu, który mamy skonsolidowany dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który w najbliższym czasie będzie no, mocno absorbował nas w naszym środowisku, ale też cieszę się bardzo, że Śląski Związek Gmin i Powiatów tutaj mocno się angażuje w dzisiejszym konwersatorium. Biorą udział przedstawiciele. Także to nas też wzmacnia, to nas mobilizuje. Panie doktorze, bardzo proszę. Dziękuję, panie profesorze. Szanowni państwo, rzeczywiście temat mojego wystąpienia związany jest ze szkoleniem, które już od kilku konwersatorium jest tutaj przedstawiane jako szkolenie dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i dotyczy właśnie elektroprosumeryzmu, a właściwie dokładniej odporności elektroprosumenckiej jednostek samorządu terytorialnego. W prezentacji chciałbym poruszyć pewne zagadnienia związane z tym, po co takie szkolenie, dlaczego ono jest potrzebne, pokazać jakby środowisko, czyli jakie szkolenia są dostępne oraz zwrócić pewną uwagę, czy zwrócić uwagę na to, jak wyglądają szkolenia i że w niektórych przypadkach one wręcz mogą zaszkodzić niż pomóc w osiągnięciu czy w zdobyciu kolejnej wiedzy. Mówię to z perspektywy osoby, która już od 7 lat zajmuje się szkoleniami. Są to szkolenia dosyć mocno specjalistyczne, związane właśnie ze sterownikami PLC i takimi zaawansowaną automatyką. Zacznijmy od tego, dlaczego potrzebne jest szkolenie. No, widać ewidentnie, że potrzebne, że rodzi się coraz więcej działań oddolnych. No nie, oczywiście po stagnacji, która miała miejsce przez ostatnie kilka lat, ceny aktualne energii, między innymi gazu, spowodowały do tego, że samorządy wróciły z powrotem do zaniechanych koncepcji związanych z klastrami, zakupami i tak dalej. Więc te działania oddolne wpływają na potrzebę zwiększenia kompetencji, a tutaj niestety bardzo często ujawnia się brak podstawowej wiedzy mieszkańców dotyczących jakiejkolwiek transformacji. Bardzo często, jeżeli mówimy o potrzebie zmiany, ograniczenia na przykład śladu węglowego czy redukcji CO2, to bardzo często jest to postrzegane jedynie przez pryzmat instalacji fotowoltaicznych. Brakuje również merytorycznej wiedzy. Ona bardzo często ogranicza się do tego, co mówią nam przedstawiciele handlowi próbujący w cudzysłowie wcisnąć fotowoltaikę oraz pompę ciepła tylko po to, żeby sprzedać. Po rozmowie weekendowej z kilkoma osobami, którzy w ostatnim czasie byli dosyć mocno przez handlowców zachęcani do fotowoltaiki, stwierdzam, że wiedza jest bardzo, bardzo mała, bardzo niska i nie ma właściwie żadnego potwierdzenia, a co gorzej, bardzo trudno jest zachęcić kogoś, żeby poszerzył tą wiedzę, dlatego że uważają, że jeżeli zostanie im przedstawiona oferta, no to oczywiście ona jest na tyle dobra i nie ma potrzeby jej weryfikować.
Konieczne jest zwiększenie odporności samorządów na fake newsy. No tutaj już została poruszona kampania, która no o zgrozo nazywa się edukacyjno-informacyjna. Myślę, że wszyscy wiemy, o jaką kampanię chodzi, więc ja już dalej do tego nie będę się odwoływał. Natomiast te fake newsy pojawiają się bardzo często również przy takich rozmowach związanych z koniecznością instalacji pomp ciepła. Co więcej, jeżeli rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład gdzieś nie mają pompy ciepła, tylko gdzieś słyszeli, że komuś się nie sprawdziła. A dlaczego? Bo ofertę, która została przez pompę ciepła i zainstalowana, okazało się, że ta pompa ciepła została zainstalowana do domu, który jest z lat 50., 60., bez ocieplenia. Nagle okazuje się, że jest zimno. No tak. W takim domu rzeczywiście będzie zimno, ale dlaczego to zostało zrobione? Bo nie ma merytorycznej wiedzy. Ta wiedza czerpana od osób, które chcą sprzedać fotowoltaikę, chcą sprzedać pompę ciepła, no jest bardzo, bardzo często, no nie powiem, że kłamliwa, ale przynajmniej zmanipulowana. Potrzebna jest rzetelnych informacji. Brakuje również weryfikacji pewnych rzeczy. I kolejna sprawa, bardzo ostatni trend, który się pojawił, to dzwonią przedstawiciele, którzy mówią, że są z ramienia gminy, samorządu, powiatu czy jeszcze innej formy i oferują wycenę na przykład instalacji fotowoltaicznej i tak dalej. No i mogę znowu tutaj pokazać pewien przykład akurat z kościoła, gdzie po bardzo wysokim rachunku, który był raz w ciągu miesiąca, który dostała parafia ze względu na to, że były przeprowadzane prace remontowe, została wyceniona instalacja zupełnie z kosmosu za cenę, która w ogóle nie dotyczyła, nie była związana z aktualnymi cenami i propozycja 90 tysięcy za 20 kW instalacji, nawet nie całe, bo tam było 18 kW instalacji, jest naprawdę, naprawdę chybiona. I stąd się pojawiają później problemy i potrzeba jest szkolenia, żeby w gminie pojawiły się osoby, które byłyby w stanie na to odpowiedzieć mieszkańcom, co zrobić w takich sytuacjach. No i potrzeba jest racjonalizacji działań. Po co? Żeby nie dopuścić do nadużyć. Instalacja pompy ciepła w budynku, który nie jest ocieplony i nie jest przystosowany do takiego zasilania, może wręcz zwiększyć zapotrzebowanie na energię ogólnie mówmy, zwiększyć zapotrzebowanie na energię w skrajnym przypadku. Więc takie działanie na pewno nie jest działaniem racjonalnym. Oczywiście cały czas pojawiają się również inne elementy związane z pasywizacją budownictwa, z możliwością pozyskania dofinansowania i tak dalej. Natomiast szkolenie jest szczególnie potrzebne po to, żeby pojawiła się osoba, która ma rzetelne informacje, ma merytoryczną wiedzę, nie musi ona być bardzo głęboka, ale merytoryczna i potrafiłaby z ramienia samorządu odpowiedzieć na pytania, które no pojawiają się właściwie na każdym kroku, jeżeli mówimy o transformacji. No i jeszcze jedna sprawa. Jeżeli mówimy o elektroprosumeryzmie, o odporności elektroprosumenckiej, to bardzo często jest to trudne do wytłumaczenia i pojawia się pytanie, dlaczego to jest takie trudne. Ja tutaj widzę szereg rzeczy, które na to wpływają. Jednym z nich jest coś, co zauważyłem w ostatnimi czasy na szkoleniach. Mianowicie pojawia się taka tendencja, że ludzie, którzy stracą z oczu informacje o realizacji jakiegoś problemu, rozwiązania zadania, już właściwie o nim nie wiedzą nic. Prowadzi to do takiej sytuacji, że bardzo często proste rzeczy musimy powtarzać 2, 3, 4 razy, ponieważ nagle osoba, która korzystała z tego, przećwiczyła, zrealizowała rzecz, straciła ją z oczu i nie ma pojęcia, że coś takiego było. Wydawało mi się, to nie tylko moje spostrzeżenie, ale tak również wielu innych szkolących ludzi, że takie coś jest. Wydawało mi się, że właśnie jest to coś odkrywczego,
Natomiast nie, pojawia się wręcz naukowe stwierdzenie takiej przypadłości, mianowicie jest to wskrolowanie, taka jest fachowa nazwa. Definicja jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to odmóżdżająca konsumpcja wątpliwej jakości treści, polegająca tylko na właśnie scrollowaniu, czyli przeglądaniu informacji bez wgłębiania się, bez weryfikacji, bez żadnej weryfikacji. To jest właściwie najważniejsza rzecz. Natomiast wiadomo, od czego się wzięło, od scrollowania, przeglądania obrazków i tyle. Więc spowodowało to, że pojawiają się bardzo duże problemy z pamięcią, bardzo duże problemy z kojarzeniem faktów oraz zapamiętywaniem pewnych rzeczy, które widzimy już nawet wtedy, jeżeli osoba zainteresowana pewnym elementem, no utraci na chwilę z oczu tą informację. Spróbujmy odpowiedzieć, jak to jest z tym elektroprosumeryzmem i czy on jest trudny, czy jest łatwy i na czym polega podejście i gdzie według mnie jest popełniany pewnego rodzaju błąd. Pierwsza sprawa, jeżeli spróbujemy zainstalować źródła OZE, spróbujemy je dobrać, informacji jest bardzo, bardzo dużo. Właściwie większość firm, które zajmują się dostarczaniem instalacji, producentów tych, nie wiem, paneli fotowoltaicznych, falowników, ma różnego rodzaju programy, które w mniejszym bądź lepszym stopniu pozwalają na dobór instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście programy te ograniczone są do instalacji producenta, ale jest to raczej rzecz zrozumiała. Kolejna rzecz, o której mówię, jest również to, że pojawiają się bardzo dobre programy specjalistyczne, pozwalające na dobór instalacji i obliczające do iluś tam miejsc po przecinku poproponowane uzyski, analizę ekonomiczną i tak dalej. Oczywiście jest to możliwe do zrealizowania za pomocą formuł, które są wprowadzone, natomiast z tym pojawia się pewien problem, o czym za chwilę. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pojawiają się również, akurat pokazuję tutaj bardzo ciekawą rzecz, mianowicie pewien portal sfinansowany przez Unię Europejską, pozwalający właściwie do dowolnego miejsca w Europie szczególnie, ale właściwie na świecie, określenie bardzo dokładnie, jak wygląda produkcja ze źródeł fotowoltaicznych. Jest możliwość porównania na przykład systemu związanego z wyposażeniem w systemy śledzące, doborem systemu do pracy off-grid i tak dalej. I te wszystkie elementy związane ze źródłami fotowoltaicznymi naprawdę, naprawdę są bardzo łatwo dostępne i po niewielkiej zapoznaniu się z podstawowymi elementami związanymi właśnie z taką doborem źródła PV, jesteśmy w stanie bardzo dobrze to dobrać. Natomiast chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz. Bardzo często przy analizach pojawia się tak zwany problem zbyt dokładnej analizy. Mianowicie jak podaje ktoś informację na przykład o uzysku ze źródeł fotowoltaicznych, to podaje ją do trzeciego miejsca po przecinku. Dlaczego? Ponieważ komputer tak policzył. I to jest uznawane przez wszystkich za wyrocznie, no bo komputer tak policzył. Natomiast warto podkreślić, że jeżeli rozważamy źródła, których zależność produkcji zależy od zmiany pogodowej, to absolutnie nie możemy tutaj mówić o pewności związanej z produkcją, ale o pewnych heurystykach, o pewnych założeniach, o pewnych tendencjach w produkcji. Jak widać, zmiana w danym roku kalendarzowym, w danym miesiącu może być naprawdę bardzo istotna, jeżeli chodzi o uzysk danej instalacji. Sprawa jest oczywista, wynika to ze zmiennej aury pogodowej. Jeżeli mamy do czynienia z rocznymi uzyskami, one też się zmieniają z roku na rok. Jeden rok jest bardziej słoneczny, inny mniejszy, więc jeżeli rozmawiam z osobami i mówią, że przy doborze instalacji
program policzył im uzysk roczny na poziomie z 1 kW 1183 kWh, no to widać, że taka osoba nie ma, ma bardzo ograniczoną wiedzę na temat pracy samej instalacji. Tytułowy analizator pozwala na realizację bilansów energii elektrycznej i spokojnie można go wykorzystać do takiej analizy, gdzie jesteśmy w stanie dobrać źródło fotowoltaiczne nie tylko na podstawie produkcji rocznej, szczególnie teraz, jeżeli net metering powoli zaczyna się kończyć, ale właśnie dobór źródeł fotowoltaicznych na podstawie profili. Dostęp do profili produkcji źródeł PV jest stosunkowo łatwy. Jeżeli mamy dostęp do profili zapotrzebowania, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystując nawet zwykłego Excela uzyskać bilans energii, policzyć i po naprawdę krótkim wprowadzeniu i krótkim zapoznaniu się ze sposobem działania jesteśmy w stanie dobrać bardzo dobrze taką instalację, jeżeli chodzi o źródeł PV. Więc jeżeli byśmy rozpatrywali elektroprosumeryzm jedynie przez źródła PV, to tutaj z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie jest to absolutnie trudne i każda osoba, która tylko trochę wie na temat obsługi podstawowych programów komputerowych i ma zacięcie do tego, żeby cokolwiek samemu policzyć, jest w stanie bez problemu coś takiego wykorzystać i dobrać taką, no i dobrać instalację PV nie tylko dla siebie, ale na przykład dla obiektów gminnych, jeżeli jesteśmy przy jednostkach samorządu terytorialnego, czy dla zakładów przemysłowych. Trochę trudniej jest, jeżeli zaczynamy wchodzić w źródła wiatrowe. Ze względu na specyfikę źródeł, to znaczy inwestycja w źródła wiatrowe, nie mówię tutaj o mikrowiatrakach, ale o elektrowniach wiatrowych, to są to inwestycje już nie na poziomie kilku czy kilkudziesięciu tysięcy, natomiast wchodzimy tutaj już w miliony. Dlatego dostęp do narzędzi nie jest już taki łatwy. Trzeba mieć trochę większą wiedzę na temat tego, jak należy dobrać. Są również znacznie większe wymagania, jeżeli chodzi o analizę środowiskową, o sposób przyłączenia i tak dalej. Więc oczywiście dostęp do narzędzi jest. Taka prosta analiza pozwalająca od razu stwierdzić, czy dany element, czy dane miejsce jest sensowne pod względem możliwości zainstalowania źródeł wiatrowych, oczywiście jest dostępna. Natomiast darmowe narzędzia nie są aż tak dokładne, jak ma to miejsce w przypadku źródeł fotowoltaicznych. Warto tu pokazać jedno z takich narzędzi, mianowicie portal Global Wind Atlas, gdzie dane o wietrzności, to są dane oczywiście uśrednione, są naprawdę bardzo dokładne. Jest to jeden z lepszych serwisów traktujący o produkcji źródeł wiatrowych. Natomiast siatka jest o rozmiarach 3 na 3 kilometry i produkcja jest aproksymowana pomiędzy tymi węzłami siatki, wynikające właśnie z modeli matematycznych. Na etapie tworzenia podstawowych elementów związanych z możliwością wykorzystania źródeł PV zupełnie to wystarczy. Co więcej, możemy zobaczyć sobie tutaj mapę wieczności dla różnych wysokości. Nad gruntem widać, że dla 10, 100 i 200 metrów no uzyski z produkcji źródeł wiatrowych no gigantycznie się od siebie różnią. No więc jeżeli spróbowalibyśmy realizować elektroprosumeryzm, włączając również źródła wiatrowe, no to jest to jak najbardziej jest to stosunkowo łatwe, ale już wymaga trochę większej wiedzy od osoby, która coś takiego chciałaby wdrożyć na przykład w samorządach gminnych. I cały problem polega na tym, że jeżeli nasza wiedza skończy się na źródłach z produkcją wymuszoną, a tak niestety bardzo często postrzegana jest transformacja, to transformacja taka nie ma szans na to, żeby się udała.
Jeżeli mówimy rzeczywiście o dojściu do elektroprosumeryzmu, musimy wykorzystać naprawdę bardzo wiele dodatkowych technologii. Musimy wykorzystać zupełnie inne podejście do kształtowania profili. Musimy wykorzystać chociażby to, co jest pokazane tutaj, charakterystykę kosztu generacji energii w przypadku sterowania agregatami w elektrowni biogazowej i wybrać punkty pracy, które doprowadzą do tego, że urządzenia będą pracowały no, możliwie optymalnie, no to już wtedy nie jest to tak łatwe. Pojawia się, to wymaga znacznie większej wiedzy i ta wiedza na tym etapie jest już wiedzą dosyć mocno specjalistyczną. Zarządzanie pracą akumulatora również stawia bardzo duże wymagania przez osobą, które coś takiego może zrobić. Natomiast warto jedną rzecz tutaj podkreślić a propos tych elementów związanych z kształtowaniem profili, ponieważ to one tak naprawdę wpływają nam na to, że wykorzystując, że możemy przy dużym udziale energetyki z produkcją wymuszoną zbilansować dane obszary. Jeżeli nie wejdziemy w kształtowanie profili, to jesteśmy skazani na porażkę. Dlatego stwierdzenie słońce, jak słońce nie świeci, wiatr nie wieje, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie elektrowni ze źródłami wiatrowymi i ze źródłami z produkcją wymuszową, no, czyli wiatrowymi źródłami PV, no to widać, że wiedza na temat osiągnięcia neutralności klimatycznej i elektroprosumeryzmu osoby, która w taki sposób mówi, jest bardzo, ale to bardzo mało. Wykorzystując narzędzia, które przedstawione są tutaj i zostały prezentowane przeze mnie przez ostatnich kilka lat i wykorzystane są w analizatorze do tego, żeby uzyskać na przykład trajektorie transformacyjne, no wymagają już znacznie większej wiedzy, ale jest to wiedza, którą oczywiście jesteśmy w stanie pozyskać, stąd pojawia nam się potrzeba tworzenia szkoleń, które pozwolą szerzej zobaczyć na problem osiągnięcia neutralności klimatycznej, na problem transformacji, nie tylko poprzez pryzmat źródeł odnawialnych. Warto tutaj również popatrzeć na jedną rzecz. Wykorzystując analizator, jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób uzyskać wyniki, które konsumują całą wiedzę, o której wspominałem wcześniej i w sposób prosty dla osoby, która nie do końca jest w stanie, czy nie do końca potrafi na przykład wykorzystać zmianę sposobu użytkowania energii, ale chciałaby zobaczyć, czy na danym obszarze w ogóle jesteśmy w stanie taki elektroprosumeryzm wprowadzić, analizator jak najbardziej do tego się nadaje. Oczywiście analizator ma swoje ograniczenia w postaci profili referencyjnych, w postaci pewnych ograniczeń, które wynikają z uśrednienia modeli. Natomiast jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to uzyskane wyniki jesteśmy w stanie stosunkowo prosto i łatwo dopasować do aktualnej sytuacji nasze wyniki będą znacznie bardziej dokładne, a nie musimy mieć aż tak specjalistycznej wiedzy. Proszę zwrócić też uwagę, że wykorzystując analizator jesteśmy w stanie zrealizować bardzo wiele dodatkowych innych elementów, no bardzo istotnych z punktu widzenia obszaru czy z punktu widzenia transformacji. Jeżeli jesteśmy w stanie przedstawić koszty poszczególnej technologii, możemy przejść od razu do analizy kosztu krańcowego. Jesteśmy w stanie obliczyć zatrudnienie związane z, na przykład związane ze źródłami OZE. Potrafimy obliczyć krzywe transformacyjne, w tym albo na przykład w tym trajektorię redukcji śladu CO2. No tu jest akurat przykład, który był przedstawiany wcześniej dla subregionu Wałbrzyskiego, ale to jest tylko przykład. Jesteśmy w stanie to zrobić właściwie dla dowolnego subregionu. Wystarczy tylko wykorzystać pewne zagadnienia i pewne doświadczenia z przeprowadzonych analiz.
Pozwala również wyznaczyć krzywe transformacyjne technologii, które wynikają też z szeregu badań nad zachowaniem się źródeł, nad trajektoriami, nad analizą również innych technologii i jak wyglądał ich rozwój, potrzeby i co jest niezbędne do tego, żeby można było się w pełni albo prawie w pełni zbilansować. Analizator przydaje się w szkoleniu, dlatego że bardzo jest dobry do określenia ram i celu transformacji. Natomiast nie jest to kalkulator, więc będzie wymagał pewnego dopasowania do aktualnych zasobów danego samorządu, danej jednostki czy danego samorządu, ale pozwala właśnie na wstępne oszacowanie, wykorzystując wszystkie te elementy, o których wcześniej wspominałem. Co więcej, mając wyniki i wiedząc do czego jesteśmy w stanie dążyć, no możemy jakby dopasować nasze zadania, zracjonalizować je i powinny one znacznie być łatwiejsze dla osoby, która wykorzystuje tego typu narzędzia. W kontekście szkoleń pozwoliłem sobie jeszcze przeszukać, jak wyglądają dostępne szkolenia, szkolenia komercyjne w szczególności. Proszę Państwa, jak widzimy tutaj, dostęp do szkoleń jest właściwie bardzo, ale to bardzo łatwy. Mamy szkolenia od instalatorów systemów fotowoltaicznych, są to również szkolenia certyfikowane. Mamy szkolenia dotyczące farm, projektowania systemów, turbin na morzu, na lądzie, efektywności, przeprowadzenia audytingu, tworzenia klastrów i tak dalej, i tak dalej. No i niestety bardzo dużo jest szkoleń związanych dla handlowców i szkolenia sprzedażowe. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć dwa słowa i zobaczyć, jak te szkolenia są przeprowadzane, mówię o tych szkoleniach komercyjnych, to są to szkolenia bardzo wąskie, szkolenia specjalistyczne, dotyczące pewnego rodzaju zagadnień, no i niestety bardzo często nastawione na dofinansowanie, ewentualnie realizowane przez czy we współpracy z producentami na przykład danych rozwiązań i te rozwiązania wręcz na etapie tworzenia i przeprowadzenia szkoleń są w pewien sposób preferowane. Pojawiają się również szkolenia na przykład dla doradców energetycznych. Te szkolenia już są znacznie lepsze pod kątem tego, o czym tutaj mówimy, czyli o szkoleń dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, ponieważ te szkolenia nie skupiają się tylko i wyłącznie na poszczególnych elementach, na bardzo szczegółowych elementach, ale obejmują wiele zagadnień. Znalazłem jedno takie szkolenie, widać, że mamy tutaj zarówno podstawy konstrukcji budynków mieszkalnych, analizę strat ciepła, rodzaje systemów ogrzewania, inwentaryzację budynku, audytu, podstaw doboru pomp i tak dalej. Jest to zakres jednego szkolenia, oczywiście jest on znacznie uboższy pod względem szczegółowości niż takie szkolenie dotyczące na przykład instalatorów systemów fotowoltaicznych, ale pozwala na szersze spojrzenie na elementy związane właśnie z transformacją. No i dosyć standardowe szkolenie, mianowicie gminny energetyk, który w celach ma wpisane jako aktywizacja gmin do racjonalnej gospodarki, zwiększenie świadomości mieszkańców. Niestety, jeżeli zobaczymy na szkolenia, są one dosyć mocno nastawione na pozyskiwania środków na inwestycje z różnego rodzaju funduszy. Pod tym kątem chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Szanowni Państwo, same szkolenia nie nauczą. Potrzebne jest zaangażowanie i doświadczenie i zdobycie tego doświadczenia przez realizację projektów, przez realizację czy zderzenie się z rzeczywistymi problemami, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie się nauczyć. Mogę tutaj w ramach anegdoty powiedzieć jeden przykład, z którym miałem do czynienia w trakcie szkolenia. Mianowicie była to osoba, Egipcjanin, który no już od wielu lat pracuje w Polsce,
w gorzelni, co prawda, czyli muzułmanin, który zajmuje się utrzymaniem gorzelni i ze względu na to, że bardzo dobrze mu to wychodziło, firma postanowiła uczynić go szefem związanej z rozbudową jednej linii produkcyjnej. Zaczął od przeprowadzenia szkoleń. No i tutaj pojawił się problem. Dlaczego? Ponieważ każdy element, który wprowadzałem w ramach szkolenia zaawansowanego i szkolenia, które jakby uczy sposobu postępowania, było rozumiane przez niego jako od razu, znaczy od razu pytał się, jak to można wykorzystać u siebie w gorzelni. Co więcej, jak rozmawiałem z innymi osobami, taka osoba, znaczy ta osoba uczestniczyła, jak dobrze policzyłem, chyba w 14 szkoleniach. Obejmowały one zarówno pracę z robotami, szkolenia dotyczące pneumatyki, szkolenia zarządzania efektywności energetycznej i każda osoba, która miała do czynienia, każdy trener, który miał do czynienia z tą osobą, ponieważ ona jest dosyć była dosyć charakterystyczna, mówił, że nie ma szans, nic te szkolenia mu nie dają. Dlaczego? Bo nie było zaangażowania i doświadczenia. I w tym kontekście warto również popatrzeć jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli miałbym, może to jest niepoprawne politycznie, ale jeżeli miałbym uszeregować osoby, które najwięcej wynoszą ze szkolenia, to są to osoby, które za te szkolenie zapłacą samodzielnie. Jeżeli zapłaci firma w ramach na przykład podniesienia szkoleń, to taka osoba już jest w mniejszym stopniu zaangażowana pozyskaniem wiedzy. Jeżeli jest to szkolenie na przykład dofinansowywane, to niestety, ale efektywność takiego szkolenia jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niska. No i na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze jedną rzecz. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o energetyce, jeżeli mówimy o elektroprosumeryzmie, są to zagadnienia, które są trudne, nie ma co ukrywać. Musimy mieć pewną wiedzę, pewną bazę do tego, żeby mówić o kształtowaniu profili. Natomiast na przykładzie z życia wziętym, a mianowicie Formuły 1, myślę, że znacznie większa liczba osób zrozumie. Warto tutaj podkreślić jedną rzecz. Jeżeli tworzone są wyścigi, cały czas wprowadzane są zmiany techniczne, które z jednej strony mają poprawić bezpieczeństwo takich wyścigów, co jest sprawą naturalną, ale z drugiej strony są jakby odpowiedzią na wprowadzanie elementów, które dają bardzo dużą przewagę firmom czy zespołom właściwie, które dane ulepszenie wymyśliła i wprowadziła. No i mogę tutaj pokazać bardzo charakterystyczną sprawę, mianowicie w 2014 roku zostały wprowadzone zmiany techniczne, które zakazały stosowania silników V8. Maksymalnie można było już stosować silniki V6, czyli silniki znacznie mniejsze, nie aż tak potężne, jak to było wcześniej. Drugie bardzo charakterystyczne ograniczenie to jest dostępność paliwa została ograniczona ze 160 kg do 105 kg na cały wyścig, czyli dostępność energii została zredukowana o 35%. No i było tam jeszcze wiele innych elementów, między innymi ograniczenie, taka ciekawostka, ograniczenie roli gazów wydechowych w aerodynamice, ponieważ te firmy, które wprowadziły możliwość wykorzystania właściwie czegoś, co można potraktować jako odpad z wprowadzenia samochodu, po to, żeby zwiększyć docisk samochodu, miała zdecydowanie większą przewagę nad pozostałymi elementami. No i teraz, co zrobiły firmy? Potrzebne było 2 lata, żeby średnie prędkości, które tutaj widzimy, ze względu, przedstawiłem go jako średnią prędkość najszybszego okrążenia w kilometrach na godzinę, ponieważ jeżeli byłoby to czas, to byłby on mylący, dlatego że w różnych latach tory, mimo że te same,
miały jakby różne długości wynikające tam z różnych uwarunkowań, ale widzimy bardzo dokładnie jako średnie prędkości. Widać, że wprowadzenie modyfikacji zmniejszyło prędkości zarówno na torze w Monako czy w Silverstone, bardzo charakterystyczne tory, ale wystarczyło tylko dwa lata, żeby nieszablonowe myślenie i właśnie wyjście z konwencji doprowadziło do tego, że znowu wzrosły średnie prędkości na torach. Co się do tego przyczyniło? No właśnie separacja kompresora i turbiny w silnikach doprowadziło do tego, między innymi doprowadziło do tego, że zespół Mercedesa właściwie przez ostatnie 7 lat prawie nie ma konkurencji na torach. Wykorzystano samochody hybrydowe, na znaczeniu zyskały system odzyskiwania energii KERS. Dlaczego to przytaczam? Proszę Państwa, jeżeli tworzą się ograniczenia wynikające z konieczności redukcji na przykład CO2, jeżeli pojawiają się ograniczenia wynikające z wymuszonej pracy źródeł odnawialnych, jeżeli podejdziemy czy zostawimy energetykę w taki sposób, jak ona do tej pory pracowała, nie jesteśmy niestety skazani na porażkę. Jeżeli wejdziemy w myślenie nieszablonowe, jeżeli wyjdziemy z tej typowej konwencji związanej z traktowaniem energetyki tak, jak to było do tej pory, to nagle może się okazać, że firmy, które to zrobią, zdominują rynek i zyskają bardzo dużą przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku, nazwijmy to w tym przypadku, mówię oczywiście tutaj o energetyce schodzącej. Więc bardzo proste przykłady związane i charakterystyczne, związane na przykład z Formułą 1, której myślę, że jest znacznie łatwiej zrozumiała średnia prędkość najszybszego okrążenia niż kształtowanie profili, pokazuje, że zostawienie inżynierom pola do popisu i zrobienie czy umożliwienie tego na pewno sobie poradzą z każdymi przeciwnościami. Dziękuję panie doktorze. Czekałem na te przekazy, które się pojawiły w pańskiej prezentacji. No ten ostatni dla mnie ma największe znaczenie i to jest moja największa satysfakcja. Ten przekaz o potrzebie nieszablonowego myślenia. Tak, jeżeli nie dostaniemy się z tej pułapki szablonowego myślenia, absolutnie transformacji do elektroprosumeryzmu nie zrobimy, ale zakładam, że tu w naszym środowisku nie mamy kłopotu z nieszablonowym myśleniem, a też, że to będzie się roznosić na otoczenie, przenikać do przestrzeni społecznej. No i ten drugi przekaz, bardzo, bardzo ważny, mianowicie szkolenie dofinansowywane ze środków, w tym ze środków unijnych, jest szkoleniem skazanym w dużym stopniu na klęskę. Ja tutaj od zawsze właśnie podkreślam szkodliwość narkotycznego wspomagania transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej. Takie dofinansowywanie nie daje szans na to, żeby na rynkach konkurencyjnych osiągać efekty. Dziękuję. Zapraszam prezesa Brożynę do przedstawienia prezentacji. No, witamy pana, panie prezesie, jako czynnego tutaj już uczestnika. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Klaster 3x20,
to pan jest czynny bardzo mocno. No tutaj w mniejszym stopniu się pan udzielał, zwłaszcza w ostatnim czasie. Dziękujemy za ten powrót. Ja informuję państwa. Prezentacja dotyczy fotowoltaiki, czyli tego obszaru, no, w którym prezes Brożyna się dobrze czuje, bo sam jest przedsiębiorcą i żyje z tego i podchodzi do tego w sposób charakterystyczny dla naszego środowiska, czyli jest to jego pasja, a nie jest to jego męka. Ale ważne jest też to, że no, ma wspólnika z Wielkiej Brytanii, która najpierw była w Unii Europejskiej, teraz już nie jest w Unii Europejskiej, czyli ten wachlarz doświadczeń firmy się zwiększa. Tutaj może właśnie unifikować różne doświadczenia. No i ja zakładam, że z tej prezentacji, która ma rozbudowany tytuł, bo jest PV w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku na świecie, czy na tle światowym, i lekcje dla elektroprosumenta w Polsce. Podjął się pan trudnego zadania, no wprawdzie trochę tam pana gnębiłem, przyciskałem kolanem, ale efekt jest. Ja patrząc na te dane z 2021 roku dotyczące fotowoltaiki, no jestem tutaj bardzo zasmucony, że w Polsce potoczyły się sprawy tak, jak się potoczyły. Wielka Brytania na tej liście jest, o ile się orientuję, czwarta, tak, Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka Brytania, to jest ta czołówka. Dlatego mi smutno jest, że na początku lat 90. no, deptaliśmy po piętach Brytyjczykom, jeśli chodzi o reformę elektroenergetyki. No, dzisiaj zostaliśmy w ogonie. Właściwie już nie widzimy świateł pociągu, którym Wielka Brytania odjechała. Panie prezesie, niech pan trochę wleje w nas otuchy. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze. Pan profesor zapowiedział już temat i zapowiedział też, wprowadził to, że ta prezentacja jest elementem pewnej dyskusji z panem profesorem, żeby wyprowadzić pewne przemyślenia z doświadczeń transatlantyckich, stanowych za oceanem. No więc spróbuję to wszystko państwu opowiedzieć. Punktem wyjścia do tej prezentacji jest raport laboratorium, które ma za sobą wiele, wiele lat istnienia, bo zostało powołane przez Federalny Departament Energii w 1974 roku, a działa operacyjnie od 1977 roku. Jest tutaj wskazany link do strony internetowej, która jest absolutną kopalnią wiedzy o wszystkich rozwiązaniach w zakresie OZE. Model działania tej placówki jest niekonwencjonalny, tak jak wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Jest to organizm finansowany przez budżet federalny. Jak się prześledzi w górki i dołki tych finansowań, to widać też wpływ rzeczywistości politycznej. Natomiast zarządzany on jest operacyjnie przez takie konsorcjum firm komercyjnych doradczych, bardzo sprawnie i bardzo dobrze. Ma bardzo szeroki zakres współpracy z biznesem i z różnymi uczelniami technicznymi, międzynarodowymi organizacjami itd. itd. I
tego efektem są różne bardzo konkretne prace i opracowania dla następnie konkretnych wdrożeń technicznych robionych przez różne przedsiębiorstwa. To, co dla nas jest ważne, dla sektora fotowoltaicznego, że 25% budżetu tej instytucji przeznaczane jest na rozwiązania fotowoltaiczne. I teraz pokażę Państwu tylko tytułem tego, co oni robią. Taki wykres, który jest w środowisku fotowoltaicznym traktowany, no jako tak, jak napisałem tu w tytule, najsłynniejszy wykres, który wyszedł z tego środowiska. To jest na jednym slajdzie pokazana historia technologii fotowoltaicznych, mierzona jednym parametrem, mierzona efektywnością modułów. I widać na tym wykresie, który obejmuje lata od 1975 do dzisiaj, on jest regularnie aktualizowany, jak te technologie się rozwijały i jak dobrze dzisiejszy środek rynku, czyli technologie krzemu krystalicznego się mieszczą w tej charakterystyce. Zachęcam do zagłębienia się w te zasoby, bo nawiązując do tego, co powiedział Krzysztof przed chwilą, zdobywanie wiedzy jest bardzo ważne, a zwłaszcza jeżeli jest ono niesponsorowane, niefinansowane, tylko pochodzi od osoby, która tej wiedzy poszukuje, a tam jest naprawdę, naprawdę tej wiedzy kopalnia. I teraz jeszcze poza tym, że akurat ten raport się pojawił i stąd się nim zająłem, dlaczego uważam, że warto sięgać do danych ze Stanów Zjednoczonych. Mamy dwa kraje, które zdecydowanie przodują w inwestycjach OZE na świecie, to są Chiny i Stany Zjednoczone. I one też mają największy wpływ na trendy cenowe. A z kolei Chiny, Europa, Stany Zjednoczone i Indie to jest łącznie 2/3 światowego rynku PV. No, natomiast dzięki istnieniu takich instytucji jak NRL mamy dane amerykańskie bardzo dobrze opracowane, przeanalizowane i omówione. No więc sięganie do doświadczeń lidera, bo trudno powiedzieć, żeby była porównywalna w jakikolwiek sposób dostępność danych na przykład z Chin ze względów na model funkcjonowania tego kraju i jego gospodarki, no to ten przegląd danych ze Stanów jest bezcenny. I teraz jeszcze tak tylko tytułem zaznaczenia, przypomnienia, chciałem przypomnieć nam wszystkim, że mówimy o bardzo różnych kontynentach i bardzo różnych krajach. No, Stany Zjednoczone to jest praktycznie większa część kontynentu Ameryki Północnej i na tym terenie, jak widać, mamy bardzo zróżnicowane nasłonecznienie. W zasadzie moglibyśmy to porównać wyłącznie do Europy jako całości, bo również na tym terenie mamy bardzo duże zróżnicowanie. No bo już w porównaniu z Polską to wygląda zupełnie inaczej. Tym niemniej zwracam uwagę na te elementy, jakie tutaj są pokazane, a mianowicie na parametr, którym się mierzy uzyski instalacji fotowoltaicznej, czyli ile kilowatogodzin energii uzyska się z 1 kilowata mocy zainstalowanej po stronie stałoprądowej. I te różnice, jak widać, są bardzo duże, no natomiast Polska się gdzieś mieści tutaj w środku stawki, nazwijmy to tak, więc absolutnie nie mamy powodu, żeby nie próbować przenosić sobie na nasz kontynent i do naszego kraju doświadczeń zza oceanu. I teraz krótka charakterystyka tego sektora fotowoltaiki, czy w ogóle sektora solarnego w Stanach, bo to, na co należy zwrócić uwagę, to dwa pierwsze punkty, które tutaj są. Mamy w Stanach obecny od wielu, wielu lat sektor CSP, czyli systemy
solarne oparte na zwierciadłach, które koncentrują promienie słoneczne i potem dalej ta energia uzyskana jest przetwarzana w złożonej bardzo instalacji. To jest sektor ciekawy, bardzo innowacyjny. Inwestycje są o ogromnej skali, natomiast również bardzo duże były w historii tego sektora problemy, wzloty i upadki. Ostatnim wydarzeniem jest fakt, że na giełdzie nowojorskiej pojawiła się w zeszłym roku firma Heliogen, który jednym z akcjonariuszy jest twórca Microsoftu, więc dzieje się tam dużo, natomiast to jest taka specyfika typowa amerykańska. Trochę tych technologii jeszcze się pojawia w krajach arabskich. Natomiast to, o czym będziemy dalej mówili, czyli fotowoltaika jako taka, no to tylko jedna liczba, czyli 27 gigawatów mocy przyłączonej w roku 2021. No to pokazuje, jak ogromna jest skala tych inwestycji w Stanach Zjednoczonych. I to, co poniżej, o czym można by zrobić osobną prezentację, no to jest fakt, że w zakresie otoczenia prawnego mamy zarówno ustawodawstwo federalne, jak i ustawodawstwo stanowe. I mamy nakładanie się różnych systemów prawnych, czyli prawa federalnego i prawa lokalnego. Za chwilę powiem, okaże się, dlaczego to jest takie ważne. Jeszcze do uporządkowania rynku podział według sektorów. Sektor instalacji domowych, instalacji komercyjnych, instalacji wspólnot lokalnych, gminnych, czy hrabstwa, czy innych środowisk lokalnych, on się rozrasta. Sektor przemysłowy, który jest dominujący i ciągle idąca linia pokazująca te instalacje skoncentrowanych promieni słonecznych. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na mapie Stanów Zjednoczonych. Stanem, który jest absolutnym liderem, jest Kalifornia. Nie jest to nic, co nas zaskakuje, bo wiemy, że ten stan ma najbardziej rozwiniętą politykę odchodzenia od źródeł z paliw kopalnych i przechodzenia na energetykę odnawialną. Ma ambitnie postawione cele klimatyczne, w związku z powyższym nie jest to nic dziwnego. No i oczywiście bezdyskusyjne możliwości wynikające z nasłonecznienia. Ale widać, że oprócz tego lidera mamy szereg stanów, które się układają w taki jakiś obważanek, które mocno również idą w instalacje fotowoltaiczne. Skala obecności Kalifornii w rynku amerykańskim, no to jest około 30%, czyli około 1/3 instalacji krajowych to są instalacje kalifornijskie. I teraz przejdę do czegoś, co jest w kontekście naszych doświadczeń polskich, wydaje mi się, najciekawsze, a mianowicie do debaty, która się przetoczyła w Kalifornii od listopada ubiegłego roku, właściwie dopiero niedawno się zamknęła. To jest debata o zaproponowanej przez Departament Stanowy, Departament Energetyki, zmianie systemu rozliczeń prosumenckich, czyli likwidacja net meteringu i przejście na net billing. I tu chciałbym zwrócić parę uwag na pewne szczegóły tej debaty. Ja ją sobie dosyć dokładnie przeanalizowałem. W źródłach na końcu są też wskazane linki do bardzo ciekawych publikacji czy dyskusji na ten temat. Natomiast ona pokazuje mapę, że tak powiem, sił, mapę wektorów, które się stykają na każdym takim polu dyskusji publicznej. A zatem mamy kogoś, kto proponuje, czyli w tym przypadku władze stanowe. Mamy bardzo ważnego aktora, czyli stanowych operatorów systemów dystrybucyjnych i związki zawodowe w tychże firmach działające, bardzo, bardzo silne. Mamy środowiska ekologiczne i mamy środowiska
sektory, najmniej ogólnie sektora PV, czyli zarówno stowarzyszenie, jak i reprezentacje firm. Jak zobaczycie Państwo w trzech tych ostatnich punktach, no, propozycja była dosyć drastyczna, bo bardzo duże zmniejszenie stawki za energię oddawaną do sieci, wprowadzenie stałej miesięcznej opłaty za sam fakt posiadania instalacji fotowoltaicznej, no i taki drobiazg, działanie prawa wstecz w 15 lat do tyłu, żeby przejść na ten nowy system wymuszony. Debata toczyła się bardzo burzliwie. Tu przytoczone są celowo bez ocen, ale wyjęte z przykładowych publikacji prasowych czy dyskusji argumenty, które padały w tej dyskusji. Niektóre z nich są dosyć zabawne, niektóre są dosyć przerażające. Bardzo wiele było w tej dyskusji demagogii i nadużyć. W związku z powyższym nasza przykładowa żarówka z rządowej kampanii też by się tam pewnie gdzieś zmieściła po którejś stronie. Natomiast ważny jest efekt. To, co jest na końcu tego slajdu. Proszę Państwa, w wyniku burzliwej dyskusji toczącej się przez wiele miesięcy, z początkiem lutego, po trzech miesiącach dyskusji, stanowa komisja odwołała, zawiesiła pracę nad proponowaną zmianą. A zatem integracja środowiska, zatem wyraźne, oczywiste artykułowanie nielogiczności i kłopotliwości proponowanej zmiany dała efekt. No i teraz spróbujmy to porównać z naszą sytuacją polską. No oczywiście jest pokusa łatwych analogii, no bo jeżeli taka propozycja powstała, no to aż się prosi, żeby ją porównać z tym, co się zadziało w ubiegłym roku, a wejdzie w życie od 1 kwietnia 2002 roku. Ale ta pokusa łatwych analogii jest myląca, bo jeżeli przyjrzymy się dokładniej debacie kalifornijskiej i naszej debacie, no to mamy gigantyczną różnicę poziomu merytorycznego. Po drugie, nawet ta propozycja wywodząca się z władz stanu, która była niekorzystna dla rozliczeń elektroprosumentów, nie zawierała żadnej propozycji zmiany polityki stanowej na rzecz dekarbonizacji. Ponadto ona nie ingerowała w różne rozwiązania, jakimi dysponują mieszkańcy, obywatele Stanów Zjednoczonych na podstawie przepisów ustawodawstwa federalnego. Oczywiście ważnym elementem jest skala zużycia energii per capita na głowę jednego mieszkańca, gdzie mamy ogromną różnicę. Natomiast to, co się wydaje mi ważnym takim elementem wspólnym dyskusji, to jest kwestia sposobu wprowadzania instalacji OZE. Czy ma być to model scentralizowany, sterowany odgórnie, czy też model rozproszony. Jeszcze wracając na chwilę do danych rynkowych, nie będę się tu w to zagłębiał, ale widać, jak bardzo rynek amerykański wpływa na ceny światowe. Widać też kontynuowany od lat trend spadku cen systemów fotowoltaicznych. Wspominam też o efektach COVID-u i zaburzeń z globalnej logistyki. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że w polityce amerykańskiej bardzo wyraźnie się pojawiają również elementy dotyczące aspektów pracy niewolniczej czy prześladowania Ujgurów w Chinach i one mają też prosty wpływ, proste przełożenie na sytuację rynkową i dostawy na rynku. Też tendencje cenowe, jeżeli chodzi o kryształy i
moduły, zarówno poli, jak i monokrystaliczne. Widać spadek od 2,16 i widać niewielki wzrost cenowy w ubiegłym roku. No i teraz zmierzając do wniosków, do czegoś, co żartobliwie w rozmowie z panem profesorem nazwałem, przypominając sformułowanie Wańkowicza, słynne słoń, a sprawa Polska. No więc jak możemy sobie te doświadczenia amerykańskie przenieść na rynek polski? Po pierwsze, mamy, mało kto wie, ale mamy takie laboratorium w Kozach, które istnieje od 1977 roku, czyli od tego samego roku, kiedy zaczął funkcjonować NRL. Oczywiście jest to inna skala działalności, natomiast to laboratorium jest, można je rozwijać, rozbudowywać. Ja się prosi, żeby ono się stało takim flagowym polskim, no powiedzmy, Instytutem Fraunhofera. Marzenie. I druga rzecz bardzo ważna, to jest konieczność integracji i spójności działań firm i stowarzyszeń sektora fotowoltaicznego wobec działania władz i wielkiej energetyki korporacyjnej. Dla mnie przykładem drastycznym, właśnie zderzonym z tym kalifornijskim, jest to, co się zadziało w ubiegłym roku, kiedy właściwie cały rynek fotowoltaiki, wszystkie firmy i wszystkie media zajmujące się OZE publikowały dziesiątki informacji na temat tego, że należałoby ten system, który został zaproponowany przez rząd, odwołać, zmienić, przedłużyć istniejący system itd., itd. Rząd zrobił swoje, przepchnął przez parlament ustawę w brzmieniu tak, jak sobie zażyczył, a w tym samym czasie te same środowiska fotowoltaiczne wystąpiły wspólnie z panem ministrem Zyską, podpisując porozumienie sektora PV z Ministerstwem Klimatu, które pozwalam sobie tutaj nazwać porozumieniem fasadowym, bo to jest przyklepanie pewnych pomysłów rządowych. Jeżeli ktoś się chce wczytać w treść tego porozumienia, to zobaczy, że jest to zbiór pobożnych życzeń opartych z kolei na jakichś założeniach, które można od początku krytykować, typu polityka energetyczna Polski i tak dalej. No i ostatnia rzecz, która wychodzi mi tutaj z tej analizy amerykańskiej, która w jakiś taki ładny sposób nawiązuje też do tego, o czym mówił przed chwilą Krzysztof Bodzek, to jest potrzeba zwiększania kompetencji. Szkolenia, ale tak jak to napisałem, nie dla wiedzy, nie dla zaświadczenia, ale dla wiedzy, dla prawdziwej wiedzy. To jest coś, co jest bardzo ważne i myślę, że będzie się rozwijać i następować. Wykaz źródeł. W publikacji pełnej prezentacji będziecie Państwo mogli sobie do tego zajrzeć. Naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe są te doświadczenia amerykańskie i warto do nich sięgać. A ja na tym chciałem zakończyć i bardzo, bardzo podziękować za uwagę. Oczywiście zostaję z Państwem do końca na potrzeby dyskusji, do której jestem chętny i gotowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. No, może pan być pewny, że będę pana przyciskał, aby pan się uaktywnił na ścieżce tutaj naszej działalności, środowiska w pracach nad prawem elektrycznym. Te doświadczenia, o których pan tutaj mówił, amerykańskie, kalifornijskie, które pan referował, no, sprawiają, że koniecznie pan powinien uczestniczyć w pracach rozwojowych nad prawem elektrycznym. No ale też będę podejmował starania, żeby pan się włączył działania na rzecz szkoleń, które uruchamiamy w tym roku.
No, roboty jest dużo, robotników mało. Pan tutaj ma doświadczenie, a przede wszystkim taką chęć działania na rzecz transformacji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej prezentacji. To jest prezentacja, nie chcę stresować tutaj doktora Jerzego Łątki, ale prezentacja, która mi nie dawała, nie dała spokoju, o tak, tak to powiem, wręcz wywoływała stres. Zresztą okaże się, jakie źródło tego stresu. Ja tylko poinformuję Państwa, że negocjacje odnośnie tytułu trwały do końca i one przebiegały też w atmosferze stresu. Początkowo była to prezentacja Domek z kart i właściwości materiałów, papieru jako materiału budowlanego. Zaproponowałem, aby doktor Jerzy Łątka rozszerzył pole widzenia tych domów i dokonał pewnego porównania z tym, co w Polsce mamy w ostatnim czasie. Mianowicie jest ten pomysł domów do 70 metrów kwadratowych budowanych bez pozwolenia. I zderzenie tych dwóch obszarów prosto wiedzie do rozszerzenia tematu prezentacji o entropię ładu architektonicznego. Tu prezentacja po raz pierwszy w naszym środowisku wychodzi na tą entropię pozastandardowe granice. My się zajmujemy entropią, drugim prawem termodynamiki, kosztem termoekologicznym, kosztem elektroekologicznym, a tu przechodzimy do entropii jako miary chaosu, ogólnej miary chaosu i konkretnie w ładzie architektonicznym. Jest bardzo dużo slajdów. Pan doktor Łątka zapewnił, że sprawnie przebrnie przez te slajdy i że ma technikę narracji, która mu to umożliwi. Ja jestem ciekawy paru rzeczy, mianowicie tej techniki jestem ciekawy. Dwa, jestem ciekawy sposobu myślenia młodego pokolenia, bo mogę się nie zgadzać z pewnymi tezami, hipotezami raczej, ale doktor Łątka jest przedstawicielem młodego pokolenia i trudno temu pokoleniu odbierać prawo do tego, aby decydowało o sobie. Ja sam mówię, że młody wiek jest po to, żeby się buntować, żeby się przygotowywać do przyszłości, ale na własny koszt, na własny rachunek, po to, żeby szybciej dojrzewać. To, co jest u nas w tej chwili największy deficyt, że społeczeństwo jakby nie dostatecznie szybko dojrzewa. Z tego
mamy ogromne, ogromne problemy. Panie doktorze, bardzo, bardzo proszę, proszę przy tym pamiętać o tym, że w naszych rozmowach mówiliśmy o Habitat for Humanity. Pan ma pewne doświadczenie, Polska ma też tutaj duże doświadczenie, Gliwice w szczególności. Tu Wydział Budownictwa, nie architektury, ale Wydział Budownictwa, doktor Król na przykład, no ma wielkie osiągnięcia w zakresie działania tego stowarzyszenia Habitat for Humanity, ale też pan ma doświadczenie w zakresie tych dzielnic, faweli, czy to w Ameryce Południowej, czy to w Afryce. A więc tutaj ma pan duże pole do porównań w kontekście entropii. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić prezentację zatytułowaną Domek z kart, a domy 70-metrowe bez pozwolenia, czyli entropia ładu architektonicznego. Ja w swoich badaniach zajmuję się możliwością zastosowania papieru jako materiału architektonicznego. I to jest taki materiał, z którym spotykamy się na co dzień. Niektórzy nazywają go tekturą, niektórzy papierem. De facto jest to ten sam materiał, którego główne właściwości spowodowane są wiązaniami wodorowymi pomiędzy włóknami celulozowymi. A celuloza jest jednym z najważniejszych budulców drewna. I tutaj najważniejsze komórki to są cewki, które w prawie połowie składają się z celulozy. I tak naprawdę celuloza jest to ta cząstka, ten materiał, ten polimer naturalny, który świadczy o wszystkich właściwościach mechanicznych papieru. Przyjmuje się, że celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym naturalnym polimerem na Ziemi, a jej zasoby określane są jako nieograniczone. Podczas produkcji papieru włókna celulozowe układane są głównie w dwóch kierunkach. Jest to kierunek zgodny z kierunkiem maszyny i tak zwany cross machine direction, czyli w kierunku prostopadłym. I to z kolei powoduje różne właściwości papieru w zależności od tego, czy ściskamy albo rozciągamy go właśnie zgodnie z kierunkiem ułożenia tym głównym włókien, czy w kierunku poprzecznym. Papier został wynaleziony w 105 roku naszej ery w Chinach i stamtąd przetransportował się do Korei, Japonii, następnie poprzez świat arabski trafił do Europy. Tradycyjne metody wykonywania papieru, taka jak ta na załączonym obrazku, polegały na tym, że na sito nalewane było, to był taki roztwór, zawiesina z włóknami celulozowymi, poprzez wstrząsanie w różnych kierunkach powstawała właśnie ta usieciowiona struktura papieru. Współczesne maszyny to już jest produkcja kilkuset metrów materiału na minutę. Natomiast oprócz papieru istnieją również inne produkty, takie jak płyty o strukturze plastra miodu, tuleje papierowe, tektura falista, czy kątowniki lub tektura lita. I to są głównie materiały, które wykorzystujemy do stworzenia różnych projektów czy też prototypów z zakresu designu i architektury. Oczywiście myśląc o papierze w architekturze najczęściej przychodzi nam na myśl tradycyjna architektura japońska, tak jak tutaj widzimy po lewej stronie przesuwane panele siodzi czy te pomalowane panele fusuma. Kiedy z kolei pomyślimy o współczesnej architekturze papierowej, najczęściej taki obrazek przychodzi nam do głowy. Jednak okazuje się, że papier może zostać wykorzystany w bardzo różnorodnym spektrum projektowania, od mebli poprzez obiekty użyteczności publicznej aż do obiektów tymczasowych. Pierwsze zachodnie z kolei próby wykorzystania papieru jako materiału architektonicznego sięgały już drugiej połowy XIX wieku i tam i tak stworzono na wystawę w Paryżu dom dla krajów o ciepłym klimacie. Z drugiej strony po II wojnie światowej dość dużo eksperymentów powstawało związanych z głodem mieszkaniowym w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Chciałbym przedstawić kilka projektów właśnie od tej najmniejszej skali, takich jak meble. I to są meble, które wykonaliśmy dla Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, gdzie eksperymentowaliśmy z tym materiałem w takiej, można powiedzieć, skali mikro, zastanawiając się, jakie on ma właściwości, w jaki sposób można łączyć poszczególne elementy, tak aby uzyskać wygodne, ale też funkcjonalne meble i też sprawdzić, jak ten materiał by się mógł zachowywać. Tutaj z kolei ławka zaprojektowana dla jednej z firm w Małopolsce, która stanowi taki zestaw mebli, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach, czy nieco większa struktura nazwana work and roll, czyli w zależności od tego, w jaki sposób ją ustawimy, może ona być wykorzystywana do siedzenia i pracy, do leżenia, do oglądania na przykład filmu. Obiekt ten został postawiony w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej. Tam rzeczywiście jest wykorzystywany, to jeszcze zdjęcie sprzed pandemii, gdzie przechodziłem i widziałem, że jakaś osoba sobie tam wypoczywała. Nieco większy projekt to projekt tak zwany Paper Cave, czyli pawilonu wystawienniczego stworzonego na Europejski Tydzień Papiernictwa, czyli największą konferencję zrzeszającą przemysł papierniczy w Europie. Z zewnątrz taka, możemy powiedzieć, nieprzyjazna, pudełkowata struktura, która kiedy wejdziemy do środka sprawia wrażenie właśnie jaskini, w której zaprezentowano 5 produktów z przemysłu papierniczego. Razem ze studentami na Politechnice Wrocławskiej w 2018 roku, który był rokiem poświęconym pamięci Zbigniewa Herberta, przeprowadziliśmy badania i przygotowaliśmy projekt pawilonu, który miał uhonorować pamięć o poecie. Przygotowane zostały detale, połączenia elementów drewnianych z elementami papierowymi. Sam pawilon nawiązywał do lasu, który jest dość częstym elementem pojawiającym się w poezji Herberta. I tak jak widać, dolne elementy, które stanowią ścieżkę w lesie, tuleje papierowe, które symbolizują konary drzew, no i w końcu z tektury falistej zrobiona korona drzew, z której spływały kalki geodezyjne, na których nadrukowane były poezje Herberta. Pawilon miał stać około 2 miesięcy, natomiast okazało się, że po 9 miesiącach był wciąż w dobrym stanie. Wtedy poproszono nas o jego likwidację, a większość elementów została poddana recyklingowi. Rok później z kolei studenci w 2019 roku zaprojektowali pawilon związany z 30-leciem wolnych wyborów w Polsce, czyli tak zwany pawilon wolności, który symbolizował z jednej strony mur, który się delikatnie unosi, choć tak naprawdę był dość ciężką konstrukcją, a tak naprawdę opowiadał i historię i pozwalał na jakby własne zagłosowanie czy pokazanie swojego głosu dotyczącego różnych osiągnięć Polski po 1989 roku. Tutaj pokazana właśnie ściana opisująca historię, tutaj ściana, na której wykazane były te różne osiągnięcia i poprzez ten suwak można było wskazać, które się uważa za najważniejsze. Sam pawilon wykonany był z płyt o strukturze plastra miodu. Troszkę inny obiekt, czyli obiekt związany z Światowym Dniem Architektury w Opolu, to jest parametrycznie częściowo zaprojektowana struktura, która odnosiła się do symbolicznego znaczenia profesji architekta. Tak jak widzimy w środku, ten pawilon ma taki kształt archetypicznego domu pomalowanego na czarno. Jak wiemy, znaczy, często się mówi, że architekci ubierają się na czarno, natomiast ta biała część, która właśnie była zaprojektowana parametrycznie, miała symbolizować taką wolność twórczą czy kreatywność architekta. Cała struktura wykonana była z ram w takich panelach typu sandwich, które wykonane były z płyt o strukturze plastra miodu razem z płytami OSB, a tkanina, która była skórą tego pawilonu zewnętrzną, była rozpięta na tulejach papierowych rozciągających ją od środka w kierunku zewnętrznym. No i tak ten pawilon wyglądał po zbudowaniu w lipcu 2019 roku. Innym pawilonem, który również był naszym eksperymentem, był pawilon nawiązujący do sklepień gotyckich w Muzeum Architektury we Wrocławiu i on miał odwzorowywać te sklepienia przy użyciu tak wydawałoby się nietrwałego materiału, jakim jest papier. Pawilon był też potraktowany jako eksperyment pod kątem impregnacji przeciwwilgociowej, ponieważ tutaj to dobrze widać na tej fotografii, część elementów została zaimpregnowana w taki, nazwijmy to, tradycyjny sposób przy użyciu
żywic na bazie poliuretanu. Część była zaprojektowana w sposób zupełnie naturalny. Pawilon był prezentowany przez rok przed wejściem głównym do Muzeum Architektury. No i największa konstrukcja, którą do tej pory zrobiliśmy, był to pawilon z okazji 70-lecia Politechniki Wrocławskiej. Konstrukcja składała się z 6 rodzajów łuków z drewna klejonego z nanizanymi na to tulejami papierowymi. Łącznie były to 496 tulei papierowych. Przeprowadzone zostały również badania, głównie badania na ściskanie płaskie. I tak przygotowane komponenty zostały przewiezione na Plac Solny we Wrocławiu, gdzie pawilon został przedstawiony szerszej publiczności. Pawilon był nośnikiem wystawy opisującej historię Politechniki Wrocławskiej, gdzie pewne elementy związane z datami, z takimi danymi poważniejszymi, powiedzmy, były w wyższej części, natomiast na dole była przygotowana specjalna wystawa dla dzieci, a wszystkie z tych tulei papierowych były podświetlone i niezależnie sterowane paskami LED-owymi. Dzięki temu pawilon mógł w jakiś taki delikatny sposób pulsować światłem w centrum miasta, stając się takim punktem spotkań w mieście spotkań. Najstarszym zbudowanym w Europie obiektem jest szkoła podstawowa Westboro Primary School w West Cliff-on-Sea w Wielkiej Brytanii, której ściany zewnętrzne i dach wykonane są z takich płyt sandwichowych o strukturze plastra miodu, natomiast konstrukcja nośna wykonana jest z tulei papierowych. Szkoła do tej pory jest w użyciu, także można powiedzieć, że jest to już praktycznie rzecz biorąc budynek permanentny, mimo że projektowana była na okres 20 lat. Drugim najstarszym obiektem, również budynkiem permanentnym, jest pomieszczenie socjalne holenderskiego klubu hokejowego w Delft w Holandii. I tutaj zastosowano kratownicę przestrzenną wykonaną z tulei papierowych. Eksperyment polegał na tym, że tuleje zostały w różny sposób zaimpregnowane. Niektóre w ogóle nie były zaimpregnowane ani też otoczone żadnym materiałem zabezpieczającym. Od 2010 roku budynek jest w użyciu, a więc już prawie 12 lat. Oczywiście cały czas obserwowany i poddany obserwacjom, oczynnikowany, aby sprawdzić jego geometrię. Tutaj też ciekawym rozwiązaniem były te tubals, czyli te takie łączniki metalowe, które powodowały, że tuleje papierowe działały jedynie na ściskanie osiowe, co sprawiało, że wykorzystywane były najlepsze ich właściwości. Japoński architekt Shigeru Ban, nazwany ojcem współczesnej architektury papierowej, słynny jest właśnie z tego, że stosował tuleje papierowe jako materiał konstrukcyjny. I tutaj przykład jego studia na Kyoto University of Art and Design w Japonii, gdzie łuki stanowiły połączone tuleje papierowe, łączone ze sobą stalowymi łącznikami i stężeniami. Dzięki temu obiekt mógł zostać rozłożony i przeniesiony w inne miejsce. Shigeru Ban za swoje projekty związane również z architekturą pomocową, a także za eksperymentowanie z materiałem, został uhonorowany Nagrodą Pritzkera w 2014 roku, która uznawana jest za Nagrodę Nobla dla architektów. I właśnie jednym z takich budynków pomocowych była szkoła podstawowa w Chengdu, które uległo trzęsieniu ziemi w 2008 roku. Stworzony obiekt wykonany był z ram z tulei papierowych połączonych pełnościennymi czy pełnymi łącznikami drewnianymi. I tak ona wyglądała w 2014 roku, przepraszam, 2013, kiedy miałem okazję ją odwiedzić podczas wyjazdu do pobliskiej wioski, gdzie budowaliśmy przedszkole pomocowe właśnie po trzęsieniu ziemi. Wioska ta w wyniku trzęsienia ziemi uległa niemal 60% zniszczeniu. Sama konstrukcja tego obiektu wykonana była z tulei o średnicy 236 mm i grubości ścianki 15 mm, połączonych drewnianymi łącznikami i oczywiście stężeniami, ponieważ był to obszar sejsmiczny, aktywny sejsmicznie. Tak wyglądały łączniki drewniane. A tak wyglądała konstrukcja w momencie, kiedy była stawiana właśnie z tych tulei papierowych. I tutaj jeszcze zdjęcie pokazujące elementy wykończenia. Jak widać, fundamenty czy dach wykonane już były w bardziej tradycyjnej
metodzie. Oprócz architektury pomocowej czy takich obiektów użyteczności publicznej, dość częstym zastosowaniem papieru mają budynki tymczasowe. Czasami nazywa się je budynkami pop-upowymi. Taki przykład, również zaprojektowany przez Shigeru Urbana i profesora Mika Eckhouta z firmy OctaTube, tymczasowy teatr w Ichburgu, niedaleko Amsterdamu, który tak naprawdę był kopułą geodezyjną, wykonaną z tulei papierowych połączonych stalowymi łącznikami. Natomiast największym budynkiem, który powstał do tej pory, był to budynek japońskiego pawilonu z 2000 roku w Hanowerze, z okazji Światowej Wystawy Expo w Hanowerze. Pawilon ten miał długość 75 metrów, rozpiętość 35 metrów i wysokość dochodzącą do 17 metrów. Całość wykonana była z tulei papierowych ułożonych na płasko i połączonych elastyczną taśmą i powoli te tuleje były podnoszone do góry po to, aby uzyskały swoją elastyczność. Te elementy drewniane, które Państwo tutaj widzicie, służyły głównie do tego, żeby wzmocnić materiał pokryciowy i była to membrana PVC, która była dodatkowo zbrojona i także te drewniane elementy usztywniały w kierunku podłużnym całą strukturę. Ściany szczytowe wykonane były z płyt o strukturze plastra miodu, połączonych w takie kasetony w formie sześciokątów. Pierwszym na świecie budynkiem, jaki dostał pozwolenie na budowę jako budynek permanentny, był to dom własny architekta Shigeru Urbana, czy tak naprawdę dom letniskowy, o dość ciekawym układzie przestrzennym, takim minimalistycznym, gdzie tuleje 118 tulei papierowych ułożonych było w kształcie litery S i one wyznaczały przestrzeń dzienną, przestrzeń komunikacji, toaleta, a także łazienkę ze swoim małym prywatnym ogródkiem. Tak to wyglądało ze środka. Innym projektem z tego samego roku jest projekt pomocowy Paper Log House, czyli dom z bali tekturowych, który jest bardzo prostą, ale przez to można powiedzieć, że genialną konstrukcją, skrzynki po piwie wypełnione piaskiem, na tym drewniana podłoga z drewnianymi czopami, na które nasunięte są tuleje papierowe i tekstylny dach. W obecnej chwili domem, który jest projektowany i produkowany seryjnie, jest to holenderski dom Wickelhaus, Wickel od nawijania. Dom zainspirowany był produkcją pudełek do pomidorów i wynalazca René Schnell stworzył taką maszynę, która nawija kolejne warstwy tektury falistej, skleja je ze sobą i tak przygotowany segment ściągany jest z tej maszyny i łączony z kolejnymi maszynami, z kolejnymi segmentami. A tak wygląda przekrój przez ścianę. I w tym momencie dochodzimy do właśnie domu, do produkowanego seryjnie, domu na zamówienie, czy innymi słowy domu produktu. W ostatnim czasie zmieniło się prawo budowlane, które pozwala na budowę domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. To, że jest to bez pozwolenia na budowę, to jeszcze nie jest taki problem. Ja tutaj na bordowo zaznaczyłem te elementy, które weszły właśnie ustawą z dnia 17 września, tak naprawdę ona obowiązuje od początku tego roku. Nie będę się tutaj skupiał na poszczególnych punktach tej ustawy, natomiast przestudiowałem ją dość dokładnie i to, co wydaje się być największym zagrożeniem związanym z właśnie entropią układu architektonicznego czy kompozycji przestrzennej miast, jest kilka punktów, które chciałbym tutaj przywołać. A więc domy, które będą miały powierzchnię zabudowy do 70 metrów, czyli w przypadku domów parterowych około 50 metrów powierzchni użytkowej, w przypadku domów piętrowych, bo takie też są możliwe, będzie to około 80-90 metrów kwadratowych, nie wymagają pozwolenia na budowę ani decyzji urzędowej po zgłoszeniu budowy. Oznacza to, że prace budowlane mogą się rozpocząć zaraz po zgłoszeniu budowy. Wcześniej urząd miał 21 dni, żeby zgłosić zastrzeżenia i na przykład zatrzymać budowę, jeżeli dany projekt nie odpowiadał miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto przy budowie tych budynków jest jeszcze druga furtka, tak zwanych budynków rekreacji indywidualnej,
które w tej chwili mogą mieć powierzchnię do 70 metrów kwadratowych, powierzchnię zabudowy i rozpiętość konstrukcji do 6 metrów. Do tej pory były to budynki o powierzchni do 35 metrów na każde 500 metrów działki. W tej chwili mogą to być budynki do 70 metrów, do których nie trzeba nawet dołączać projektu architektoniczno-budowlanego. Oznacza to, że pozwala się na pewnego rodzaju samowolkę budowlaną, tak zwane budowanie gospodarcze, a przy budowie takich domów, nawet tych mieszkalnych, nie tylko letniskowych, nie jest wymagany ani kierownik budowy, ani dziennik budowy. Funkcję kierownika budowy przyjmuje inwestor. No i kolejna rzecz, która wydaje mi się dość niepokojąca, jest to punkt, który mówi o tym, że uprawnienia do projektowania takich budynków mają już nie tylko architekci, ale także konstruktorzy. I tutaj na dole kilka zdjęć wyciągniętych z konkursu, który był ogłoszony przez centralnie ogłoszony konkurs na dom za złotówkę 70-metrowy. Nagrodą była kwota pieniężna w wysokości 5000 zł. Spłynęło kilkadziesiąt projektów i jak widać, możemy się spodziewać, to będą projekty, które w przyszłości mają być możliwe do ściągnięcia w całą dokumentację techniczną za złotówkę. No i tutaj pewna obawa się we mnie pojawia, że mogą to być obiekty, które zaczną się pojawiać właśnie, czy jak grzyby po deszczu, w każdym razie zaczną się pojawiać w naszym krajobrazie, powodując wspomnianą przez pana profesora entropię. Odnosząc się do tej entropii, to chciałem przywołać kilka rzeczy, ponieważ entropia jest miarą nieokreśloności i stopnia nieuporządkowania elementów i stanów znajdujących się w pewnym zbiorze. Z jednej strony możemy mówić o entropii jako pewnego rodzaju chaosie, ale także o pewnego rodzaju dopasowaniu się środowiska do warunków najbardziej sprzyjających, bo na przykład gaz, który rozprzestrzenia się entropicznie, tak naprawdę znajduje, można powiedzieć, swoje najbardziej wygodne czy najwłaściwsze miejsce w danej przestrzeni, w danej kubaturze. Problem polega na tym, że jeżeli my nie zapanujemy nad tą entropią, no to pojawia nam się chaos. I tutaj duże zagrożenie pojawia się zwłaszcza w przestrzeniach zurbanizowanych, które są wielopoziomowymi systemami, złożonymi wielopoziomowo systemami, gdzie jeżeli w jednym miejscu rozpocznie się działanie entropiczne, ono może rozprzestrzenić się na inne terytoria i w końcu też trafić do centrum. Także jest to dość duże zagrożenie, które może powodować chaos urbanistyczny, planistyczny i oczywiście estetyczny w przestrzeni naszych miast, ale też w przestrzeniach wiejskich, ponieważ do tej pory te budynki 35-metrowe traktowane jako budynki rekreacji indywidualnej mogły mieć wysokość maksymalnie do 5 metrów. W tej chwili mówi się o dwóch kondygnacjach, ale nie jest określona wysokość. Także tutaj pojawia się kolejne zagrożenie. Natomiast ta entropia ładu przestrzennego wiąże się też z czymś, z czym niestety możemy mieć za niedługo do czynienia, biorąc pod uwagę sytuację, która w tej chwili wybucha w Europie, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli tak zwane obozy dla uchodźców albo obozy dla ofiar katastrof naturalnych, które są samostanowiące, czyli tak naprawdę niezorganizowane i właśnie w taki entropiczny sposób są one realizowane. My przyjrzeliśmy się takim sytuacjom w czasie naszych badań i zaproponowaliśmy z kolei alternatywne rozwiązanie. Jest bardzo dużo literatury mówiącej o tym, w jaki sposób należy organizować życie w takich miejscach. Tutaj zaproponowany funkcjonalny układ takiego obozu na planie cyrkularnym, który wychodził z tej filozofii podejścia od dołu do góry, czyli zaczynamy od sąsiedztwa, zaczynamy od jednego kwartału, następnie rozbudowujemy to w kolejne kwartały, a układ centralny pozwala na to, że ten obóz mógłby się w miarę równomiernie rozrastać w kierunkach zewnętrznych i tutaj, tak jak Państwo widzicie, jeszcze zachowana jest przestrzeń jednej szóstej powierzchni na dodatkowe działania, na jakieś budynki edukacyjne, na rozdysponowanie żywności, na miejsca pracy.
bo coraz częściej niestety mówi się już nie tyle o obozach dla uchodźców, ile o miastach, ponieważ te obozy, średnia długość trwania obozu dla uchodźców to jest 17 lat, a zdarzają się i obozy takie, które wykorzystywane są przez ponad 30 lat, więc kolejne generacje tam się rodzą i wychowują. No ale największym problemem w tych obozach są właśnie przestrzenie mieszkalne, czyli typowe namioty Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, które traktowane są jako rozwiązania tymczasowe, przeznaczone na okres od pół roku do roku. W związku z tym my postanowiliśmy zająć się tym tematem troszkę i zaproponowaliśmy nasze rozwiązanie, które nazywa się TEC, czyli Transportable Emergency Cardboard House. Pierwsze badania przeprowadzone były w Holandii, gdzie razem ze studentami wykonaliśmy kilkanaście prototypów, zastanawiając się, w jaki sposób papier mógłby być zastosowany do różnych form, różnych konstrukcji, różnych systemów konstrukcyjnych. Zrobiliśmy badania wytrzymałościowe tego materiału, no i powstał w ten sposób pierwszy obiekt, który był taką próbą realizacji, taki można powiedzieć proof of concept, tak? Udowodnieniem konceptu, że rzeczywiście da się stworzyć taki obiekt. Nieco bardziej zaawansowana konstrukcja powstała w 2016 roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, kiedy wygraliśmy konkurs FUTU WRO Miasto Przyszłości Laboratorium Wrocław i tam zaproponowaliśmy takie rozwiązanie małych domków, które mogą być ze sobą złożone w różne układy przestrzenne, służąc różnym grupom ludzi, od rodzin pojedynczych, kilku rodzin do grup osób, które by zamieszkiwały w różnych układach. Tak wyobrażaliśmy sobie, że mogłoby wyglądać mikroosiedle dla 50 osób. Natomiast sam budynek był złożony z prefabrykowanych komponentów i dzięki wsparciu i Politechniki Wrocławskiej i właśnie w ramach Europejskiej Stolicy Kultury udało nam się zbudować prototyp takiej jednostki i tutaj jak widać ściany wykonane są z płyt o strukturze plastra miodu, konstrukcja główna opiera się o kątowniki tekturowe, łączniki wykonane są z drewna. Tak przygotowany prototyp również został pokazany szerszej publiczności we Wrocławiu na Placu Solnym. Był również zaopatrzony w panele fotowoltaiczne i zasilanie. No i w końcu przez kilka tygodni był prezentowany na Placu Solnym, gdzie wzbudzał dość duże zainteresowanie, bo na początku dość nieufnie podchodzono do pomysłu zastosowania papieru w architekturze, kiedy jednak pokazaliśmy prawdziwy obiekt, no, pojawiło się dużo pytań związanych z kosztami, możliwością produkcji i tak dalej. Kolejnym naszym projektem, już ostatnim, o którym będę chciał powiedzieć, była kolejna odsłona tego teku, czyli tym razem był to obiekt wykonany z płaskich elementów, dość długich, które stanowiły ścianę i dach obiektu, przeznaczonych do transportu. Następnie te elementy były dzięki specjalnym nacięciom składane w formę domu i te komponenty były ze sobą łączone razem ze ścianami szczytowymi. W czasie warsztatów, które zorganizowaliśmy, przygotowaliśmy komponenty budowlane tego obiektu, no i obiekt został zbudowany w 2018 roku. Od tego czasu stoi na terenie zajezdni tramwajowej na Dąbiu. Był również oczujnikowany i obserwowany między innymi pod kątem przenikalności termicznej. Podsumowując, bo została mi jeszcze minuta, papier jest materiałem, który jest powszechnie dostępnym, jest materiałem niedrogim, można go przetworzyć wielokrotnie i większość materiału pochodzi z recyklingu. W tej chwili poziom recyklingu w Europie to jest około 84%. Jest stosunkowo wytrzymały, no i takim jest przyjemnym materiałem, co jest oczywiście bardzo indywidualną sprawą. Ze względu na to, że ten materiał jest wykorzystywany do opakowań, jego elementy czy jego produkty są bardzo precyzyjne, ma dobre właściwości termiczne, aczkolwiek ma małą masę termiczną, no i jest masowo produkowany. Natomiast jest to materiał, który jest wrażliwy na wilgoć i wodę. Pod wpływem stałych sił zmienia swoją geometrię, czyli ma właściwości plastyczno-sprężyste. Może być traktowany jako materiał palny. Ze względu na układ włókien, o czym mówiłem na początku, jest materiałem anizotropowym i wrażliwym na obciążenia punktowe. W
zależności od tego, skąd pochodzi materiał źródłowy, jego jakość może być różnorodna. Dlatego za każdym razem trzeba mieć albo stałego dostawcę, albo wiedzieć, że dany materiał pochodzi z danego źródła, albo z danego materiału, na przykład z włókien dziewiczych, czy z określonej ilości materiału przetworzonego. I chyba największym problemem jest ograniczona oferta rynku, czyli to tak naprawdę my jako projektanci musimy się dostosować do tego, co oferuje przemysł budowlany, razem z ograniczonym zaufaniem. Tak jak wspominałem, kiedy mówiliśmy o architekturze papierowej, dużo ludzi było niepewnych i mówiło o tym, że to się prawdopodobnie nie uda. Tak więc ja tutaj przywołuję zawsze tą bajkę o trzech świnkach i wyobrażam sobie, że czwarta z tych świnek pewnie zbudowałaby dom z papieru. Jeszcze na samym końcu dwa słowa na temat tej entropii, ponieważ mówiliśmy o entropii w miastach, mówiliśmy o entropii w obozach dla uchodźców. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że my żyjemy w takim zentropizowanym społeczeństwie. Biorąc pod uwagę ilość migracji, która wzrosła w przestrzeni ostatnich 20 lat, 15 lat w Europie, a także ilość ludzi, która jest zmuszona do opuszczenia swoich domów z różnych powodów, czy to ze względu na działania wojenne, czy katastrofy naturalne, czy po prostu są to osoby bezdomne. Z kolei z drugiej strony na szali należałoby położyć obciążenie środowiskowe, jakie stwarzają tradycyjne materiały budowlane. Należy się zastanowić nad nowymi materiałami, nad nowymi systemami, które będą w stanie zaspokoić te potrzeby w sposób nieobciążający środowiska. Oczywiście papier pewnie przez większość osób jest traktowany jako materiał nietrwały i tymczasowy, no ale tutaj nasuwa się pytanie, co to znaczy wieczność czy permanentność w architekturze. I takim smutnym obrazkiem tego była katedra w Notre Dame, która wydawała się wiecznym symbolem miasta. Okazało się, że w ciągu kilku dni zniknęła z powierzchni ziemi. Więc materiał taki, jakim jest papier, może być materiałem, który pewnie nie zastąpi głównych materiałów czy tradycyjnych materiałów, takich jak drewno, stal, beton czy szkło, ale może stanowić ich, moim zdaniem, doskonałe uzupełnienie. Dziękuję bardzo i przepraszam, bo o 2 minuty przedłużyłem. Dziękuję bardzo. Z powodu tych 2 minut niech pan nie ma żadnego stresu. Jeżeli chodzi o prezentację, no na pewno my tutaj jako takie środowisko w przeważającej części inżynierskie też czasem potrzebujemy odmiany pewnej. No, ja ciągle mówię, że architekt to inżynier, ale architekt to humanista, no i architekt to artysta. No to nam wszystkim się to przydaje. Interakcje między takimi środowiskami są bardzo potrzebne, a ja zakładam, że pan się zadomowi w naszym środowisku i szybko wejdzie w kontakty z doktorem Bockiem i zrobicie analizę kosztu elektroekologicznego tego domu papierowego. Mnie samego to bardzo frapuje, bardzo pociąga. Proszę Państwa, no, dziękuję bardzo, przepraszam za to zamieszanie, ale prezentacja nie będzie za długa w związku z tym. Nie mam w ogóle zdjęć ani obrazków, same teksty, niestety. Ale nie ma ich też dużo. Wspólnie tutaj z profesorem taki tytuł żeśmy uradzili, że warto powiedzieć o elektroposumeryzmie w kontekście unijnej taksonomii zrównoważonych inwestycji i jako wyzwanie dla sektora NGO, samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw. Ten slajd jakby mówi o elektroposumeryzmie i o kryterium kosztu elektroekologicznego. Niewątpliwie elektroposumeryzm przykłada dużą wagę do wyboru technologii, które będą spełniały wymogi efektywności energetycznej i ekologicznej. Myślę, że to jest w ogóle taką istotą, prawda, ta efektywność jedna i druga, i że prowadzi efektywnie do wypełnienia celu Zielonego Ładu, neutralności klimatycznej do 2050 roku, też wcześniej,
dla różnych grup odbiorców. No, zresztą tu pokazaliśmy te grupy odbiorców, że właśnie dla sołectw to jest możliwe w 1935 roku, dla gmin wiejskich w 1940, prawdopodobnie dla większości gmin też w 1945, ten 50 to myślę, że to dla tych największych gmin, dla aglomeracji prawdopodobnie jest to możliwe w świetle tych analiz tutaj profesora Popczyka, doktora Bocka. No i ważna kwestia, że w tym roku, znaczy w ubiegłym roku, przepraszam, zostało zaproponowane to kryterium kosztu elektroekologicznego w pewnym odróżnieniu albo w nawiązaniu do kosztów termoekologicznego dla tych technologii cieplnych. Tu mówimy o właśnie technologiach elektroposumenckich związanych z elektrycznością. I ten koszt jest oparty na cenie uprawnień emisyjnych, czyli cenie za jedną tonę CO2. No i też jakby wiąże się bezpośrednio też można powiedzieć przez tą cenę no z emisją, co jest oczywiście taką istotą różnych działań w tej chwili przy realizacji Zielonego Ładu i przy realizacji neutralności klimatycznej. Ten wymóg redukcji emisji no jest też takim podstawowym kryterium przy funduszach europejskich. No i tu właśnie to co powiedziałem, że ta metoda powinna być, nie jest jeszcze, ale powinna być rzeczywiście taką podstawową przy alokacji środków, wyborze technologii, usług oraz produktów elektroposumenckich, czyli różnych rodzajów OZE, magazynów energii opartych na OZE. I teraz pojawia się nam taksonomia. To jest taki dokument, wytyczne Unii Europejskiej, właściwie może Komisji Europejskiej bardziej, które miały stanowić takie wytyczne dotyczące ambitnych, zrównoważonych technologii i inwestycji, ambitnych w kontekście właśnie transformacji energetycznej i gospodarczej w Unii Europejskiej i też w kierunku tej osiągnięcia neutralności klimatycznej. I te wytyczne mają być stosowane przy funduszach europejskich, czy przy alokacjach związanych jakby z dofinansowaniem inwestycji europejskich. Pewne technologie wręcz są niedozwolone, czyli właśnie technologie związane z wykorzystaniem węgla głównie w tej chwili nie podlegają finansowaniu i można powiedzieć, że tutaj taksonomia je wyklucza. Też wykluczała właściwie, albo można powiedzieć, nie uwzględniała technologii jądrowych i gazowych do czasu końcówki 2021 roku, do skutecznego lobbingu Francji, pewnie z powodów atomowych, Polski i krajów wyszehradzkich z powodów i atomowych, i chyba gazowych. Co prawda tu się ciągle nie mogę nadziwić, że Polska jest jakby taką, rząd polski tak lansuje ten gaz, prawda, którego w Polsce nie mamy za bardzo. Wiadomo, że sprowadzamy ten gaz z zewnątrz. No i ten lobbying spowodował, proszę Państwa, że Komisja Europejska uznała atom i gaz w taksonomii za zrównoważone technologie, które mogą być wspierane środkami Unii Europejskiej. Są tam określone warunki, które muszą być spełnione, no tym niemniej, że tak powiem, nagle to lobby atomowe i gazowe zyskało tutaj taki zielony imidż. No i pojawiły się protesty. Ja tu się cieszę, że tutaj Partia Zieloni jako właśnie pierwsza, można powiedzieć w styczniu, bo to jest data właściwie konferencji, to był luty, ale w styczniu już ten dokument został przyjęty pod tytułem Pora skończyć z greenwashingiem. Gaz i atom to nie są źródła czystej energii. Greenwashing to jest z angielskiego, chodzi o takie pranie na zielono, prawda, czyli udawanie, farbowanie tych technologii na zielono, choć w istocie nie są, prawda, to zielone technologie. No i cytat z tego stanowiska, że propozycja Komisji Europejskiej to forma greenwashingu, któremu zdecydowanie się sprzeciwiamy. Wspieranie kosztownych i uzależniających na dziesięciolecia technologii, jak nieistniejący bezemisyjny atom czy wysokoemisyjny gaz, stanowi realne zagrożenie dla transformacji energetycznej Unii, a w szczególności Polski. Gospodarka potrzebuje jasnego sygnału do inwestowania w energię odnawialną oraz innowacyjne technologie. Propozycja Komisji nie spełnia tego zadania. Tu pod tym linkiem można zobaczyć całe stanowisko, też konferencję prasową, którą zrobili współprzewodniczący Zielonych, pani Zielińska i Mansłowicz, nomen omen pani Zielińska.
No tu proszę Państwa, pokazuję Państwu też fragmenty dokumentu, który jest w obróbce, bo on jeszcze nie jest przyjęty, znaczy inaczej, jest przyjęty, ale jest podpisywany w tej chwili przez organizacje pozarządowe międzynarodowe, czyli jest to taka europejska inicjatywa. Podpisują się pod tym organizacje polskie, tam na dole o tym mówię. No i tytuł jest po angielsku i tłumaczę po polsku na czerwono. Aby uniknąć taksonomicznego greenwashingu, instytucje finansowe muszą wykluczyć gaz kopalny i energię jądrową ze wszystkich swoich produktów i obligacji sprzedawanych jako zrównoważone lub ekologiczne. Tu cytuję też fragmenty tego listu. Włączając gaz kopalny i energię jądrową do unijnej taksonomii w wyniku nieprzejrzystego procesu, podkreślam ten nieprzejrzysty proces, bo rzeczywiście to tak wyglądało, że nagle, prawda, pracowano nad taksonomią no dobry rok albo i dłużej i nagle, prawda, jak nagle grupa lobbująca w końcówce roku przeforsowała w Komisji Europejskiej te zapisy. Czyli Komisja Europejska niweczy 4 lata pracy, nawet myślałem, że to nie aż tak długo, 4 lata pracy instytucji unijnych i grup ekspertów oraz szkodzi sztandarowej inicjatywie Unii w zakresie zrównoważonych finansów. Tu też autorzy odwołują się nie tylko do zrównoważonych technologii, ale też do zrównoważonych finansów, dlatego że no wiadomo, jeśli wybieramy te technologie, te takie optymalne, najlepsze, najbardziej efektywne, tu myślę sobie, że właśnie elektroprosumenckie w naszym wypadku, to zwykle to są rozwiązania też tańsze i długofalowe. I dalej, unijna platforma na rzecz zrównoważonego finansowania, a także wielu specjalistów i grup zajmujących się zrównoważonym finansowaniem, w tym Europejska Organizacja Eurosif oraz Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania, ONZ-10 sprzeciwiły się propozycji komisji dotyczącej włączenia gazu kopalnego i energii jądrowej, podkreślając, że podważy to zaufanie do nowych ram prawnych i będzie miało szkodliwy wpływ na środowisko. I co się z tym dzieje? Proszę Państwa, no to jest oczywiście fragmenty tego stanowiska. Ono jest, no jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście mogę udostępnić całe stanowisko. To jest list, nie jest za długi, jakieś półtorej strony. Zbierane są w tej chwili podpisy i w marcu ten list zostanie skierowany i właśnie do kogo? Do międzynarodowych kół biznesu, do instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Czyli tutaj autorzy już nie apelują do komisji ani do rządów, tylko apelują właśnie do tych, którzy będą finansowali inwestycje z zakresu transformacji energetycznej i gospodarczej i do nich się odwołują, żeby zyskać tutaj od nich sygnał, że nie aprobują jakby tego kierunku. Jest już w tej chwili podpisanych około 30 organizacji i kilka polskich, tu wymieniam te organizacje polskie, które są podpisane, w międzyczasie doszło jeszcze kilka organizacji, także myślę, że to, no, spodziewam się, że będzie setka co najmniej organizacji europejskich, jak nie więcej. No, mamy też protest ze strony rządów Niemiec i Austrii. Po tej decyzji komisji rząd Austrii między innymi zapowiedział zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie atomu i gazu w tej taksonomii do TSUE. I myślę, że mam spore szanse na wygranie, no ale to na pewno potrwa. No i teraz na to nasze tytułowe, prawda, jakie są wyzwania dla sektora NGO, samorządowego i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce też dla naszego środowiska, naszego konwersatorium. No, cały czas, proszę Państwa, no jest groźba tych fałszywych sygnałów, błędów krytycznych, prawda, w decyzjach, tak to profesor nazywa w elektroprosumeryzmie, te błędy krytyczne, czyli też prowadzące właśnie do błędnych decyzji. I Te sygnały no, mogą być kierowane oczywiście do grup społecznych, opinii publicznej, też małych, średnich przedsiębiorstw i samorządów. No jesteśmy, jeśli chodzi o energetykę atomową, nie wiem, czy Państwo to też widzicie, ale jesteśmy, no to jest jakiś taki socjopsychologiczny, nazwałem przykład fali wznoszącej, wspierających się jakby głosów w opinii publicznej. Jest ewidentnie zainicjowane przez lobby, ale ma szereg takich bezinteresownych zwolenników oraz media. I to no, przesłanki takie uproszczone to są takie, że elektrownie atomowe są niezbędne do ochrony klimatu. Aha, niezbędne są też do ustabilizowania systemu energetycznego. Tu może nie dodałem tego, czyli
jeśli nie będzie tego dodatku atomu, to w ogóle to odnawialne źródła energii same nie poradzą, prawda? Czy w ogóle sami nie poradzimy, więc musimy mieć tam te ileś elektrowni atomowych, one są jakby tutaj niezbędne. No a dodatkowo to już taki przekaz też idzie, że kto przeciw atomowi, ten jest właściwie przeciwko nowoczesności w tej chwili. I to jest, no, tu nie napisałem tego, no, ale też zdumiewająca jest jakby historia z tymi małymi reaktorami, bo i inwestorzy prywatni, i rząd, prawda, i Orlen, i pan Obajtek, i spółka założył specjalną jakby firmę do tego, która ma tym ten small modular reactor, chyba tak się to nazywa, SMR, ma wprowadzać do Polski. Tylko jak się wczytać w to, co jest, to proszę Państwa, to są reaktory, które są na papierze na razie. No, w Kanadzie i w Stanach chyba są pierwsze próby, no ale one będą przeprowadzone w ciągu najbliższych, jak dobrze pójdzie, wiadomo, energetyka atomowa się raczej opóźnia i raczej kosztuje więcej, prawda, takie są zasady, nawet sprawdzona energetyka, prawda, czyli generacji 3+, a tu mówimy o czymś zupełnie nowym, o nowych reaktorach, więc tam minimum około 4-5 lat jest przewidywane wdrożenie tych instalacji, no, w praktyce i wypróbowanie ich w Kanadzie czy w innych krajach. Na tymczasem jesteśmy świadkami już podpisywania przez ministra Sasina, że w 29 to powstanie na Dolnym Śląsku dla KGHM. No więc to trochę sobie z tego dworuję, ale to przypominają mi się jakby te historie z gazem łupkowym trochę, tak jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Zanim jeszcze rozkopano ten gaz łupkowy, zanim go sprawdziliśmy, to już politycy biegali i mówili, że będziemy mieć z tego emerytury, no w ogóle będziemy Eldorado, będziemy Kuwejtem. No to ten atom też mi coś takiego przypomina. I często niestety, no, ci, którzy się wypowiadają za, no, mają bardzo mało wiedzy albo... Czyli tutaj nawiązuję trochę do tego chyba, co dr Bodzek pokazywał, że to jest taki przykład, nie wiem, kultury scrollingowej chyba bardziej niż jakiejś rzetelnego przyjrzenia się szansą, prawda, na te technologie. No i wreszcie tutaj punkt C, przeceniana rola gazu ziemnego, nierealny wzrost ponad trzykrotny zużycia gazu do 2030 roku. To ciągle figuruje, proszę Państwa, w polityce energetycznej państwa, no, która jest nieaktualna i właściwie do kosza, prawda, była chyba od początku, no, ale tym niemniej to funkcjonuje i jakby mentalnie mam wrażenie, że wszyscy, może nie wszyscy, ale spora część działa w tą stronę. No, przypominam, że Polska nie wyprodukuje tego gazu ziemnego, tylko będzie musiała go sprowadzić. I jeśli ten taki wzrost by zaszedł, to by nastąpiło dalsze uzależnienie się od gazu ze wschodu, prawda, albo z zachodu, albo z Kuwejtu, czy z tamtych rejonów, ale na pewno to nie jest kierunek elektroposumencki i na pewno to nie jest kierunek, o którym mówi też Unia Europejska, o takim uniezależnieniu się też ekonomicznym, prawda, czyli i energetycznym właśnie od tego rodzaju paliwa, no, które oczywiście jest paliwem emisyjnym. To przypomnę, że badania wskazują, biorąc pod uwagę emisję metanu niezorganizowane, że gaz ziemny może być, prawda, bardziej jakby emisyjny niż nawet węgiel, prawda. W związku z tym, jeśli się policzy w całym cyklu od wydobycia, prawda, i transportu tego gazu i później po zamknięciu tych otworów, to wiemy też z tych badań amerykańskich, że nawet zamknięcie, zaczepowanie tych otworów po gazie łupkowym wcale nie eliminowało emisji, prawda, bo bardzo się okazywało, że to było nieszczelne i badania pokazywały, że te emisje dokładnie jakby były porównywalne z tym, co w węglu, więc no, to ta decyzja komisji jest kompletnie niezrozumiała i w wypadku gazu, i w wypadku atomu. No jak się temu przeciwstawić? No cóż, trzeba tworzyć informacje i budować przekaz o rzeczywistej emisyjności tych technologii oraz innych powodach nieadekwatności tych technologii, bo powiedzmy w wypadku atomu to będzie jakaś tam emisyjność, bo to nie jest technologia bezemisyjna, ale też gigantyczne koszty, nierozwiązany do dzisiaj problem odpadów wysokoradioaktywnych, no etc., etc., nie chcę jakby tu wchodzić. To jest, czyli ta informacja, brakuje tej informacji, brakuje się przeciwstawienia jakby temu takiemu optymizmowi i temu lobbingowi, który ma miejsce także w naszym kraju.
Niewątpliwie potrzebne jest mobilizowanie grup społecznych i obywateli do sprzeciwu wobec tego greenwashingu, gazu i atomów, taksonomii. No to te przykłady listów stanowiska zielonych to już ma miejsce, ale pewnie inne głosy też tu są wskazane. Nie wiem, sobie myślę, że może biznes, prawda, by fajnie, żeby zabrał głos też. Biznes ma zwykle dobrą orientację tego, co jest jakby korzystne i inwestuje, prawda, tu już też była mowa o tym, że biznes też jest w tej chwili bardzo mocno nastawiony na odnawialne źródła energii. Wreszcie mobilizacja europejskich organizacji pozarządowych, zielonych, posłów z parlamentu przeciw tej decyzji Komisji Europejskiej, kierowanie apeli do biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, to w tym liście, ale być może też działanie na szczeblu Unii Europejskiej i to, co było powiedziane też poprzez TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no pokazanie, że to jest ewidentnie decyzja polityczna, a nie decyzja merytoryczna. I budowanie sojuszy, koalicji, lokalne społeczności, Partia Zieloni, inne ugrupowania, może się dadzą przekonać, organizacje pozarządowe, samorządy, małe i średnie firmy, środowiska inżynierów, tutaj wymieniam LOT czy SEP, prawda, środowiska być może no, będące trochę na marginesie naszych zainteresowań, ale może i nie, a może one też byłyby w stanie jakby tutaj włączyć się w tego rodzaju działania na rzecz elektrokonsumeryzmu, a przeciwko no, takim błędom krytycznym, bo atom i gaz to są ewidentnie błędy krytyczne, tak zresztą przez profesora Popczyka są ujmowane w opisie elektrokonsumeryzmu. I to jest chyba wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przepraszam za tą przerwę. Przyczyna niezidentyfikowana, ale naprawa skuteczna. Do ostatniego zdania, panie prezesie, ten NOT i SEP, że tu nasze środowisko może no, nie widzi tych organizacji, że one są jakoś tak na marginesie naszego działania. No, konwersatorium w tej nowej wersji, to znaczy jako konwersatorium inteligentnej energetyki, powstało właśnie w sojuszu z oddziałem gliwickim SEP, także tutaj była bardzo ścisła kokomitywa, no i przez wiele pierwszych tych lat to SEP odgrywał tutaj bardzo znaczącą rolę. Trzeba ponowić starania, aby ta aktywność SEP-u się zwiększyła. No, nie ma wątpliwości, że tak jak w 1919 roku SEP powstawał jako Stowarzyszenie Elektrotechników, nie elektryków, ale elektrotechników polskich. I on odegrał kluczową rolę w elektryfikacji, pierwotnej elektryfikacji polskiej, tak. I teraz jest wielka rola SEP-u, bo przecież elektroprosumeryst to jest inaczej w tej sferze teoretycznej moniz elektryczny, czyli jedyność energii elektrycznej, a zatem no, jest dobry czas do renesansu SEP-u, zwłaszcza SEP-u jako środowiska tego, no, które ja zaliczam do sektora NGO-sów. To jest trochę taki inny NGO-s, ale jednak NGO-s i podstaw SEP-u. Właśnie zasady działalności takiej społecznej no, były fundamentalne, miały fundamentalne znaczenie. Jeżeli chodzi o ten atom, to faktycznie jest no, opowieść bez końca. Jeżeli ktoś pisze, że kto przeciw atomowi jest przeciw nowoczesności, no to po prostu to jest tak jak z tą żarówką i z tym udziałem opłat za uprawnienia czy koszty uprawnień
do CO2, że to jest 60% w cenie energii elektrycznej i to się mówi dla odbiorców końcowych, czy do odbiorców końcowych, bo gdyby to jeszcze mówiono do wytwórców, no to by było bliżej, zdecydowanie bliżej prawdy, ale jak się to mówi do odbiorców końcowych, no to jest kosmiczny przekręt. Więc po prostu trzeba to ignorować. Ja tu często tę zasadę właśnie przytaczam, że jest wiele, wiele takich sytuacji, kiedy ignorowanie jest właściwie no, jedynym wyjściem. Jeżeli chodzi o ważniejszą sprawę właśnie, jak sobie radzić z tą taksonomią, która jest wynikiem lobbingu polityczno-korporacyjnego. To jest absolutnie lobbing polityczno-korporacyjny za zarówno jądrowa energetyka, jak i gazowa. No to ja tutaj na koniec tego naszego konwersatorium mam pocieszającą dla Państwa informację, którą zresztą przekazuję w imieniu profesora Ruszkowskiego. Profesor Ruszkowski nie mógł dzisiaj uczestniczyć w konwersatorium, bo no, inne zajęcia go pochłonęły, znaczy musiał podjąć, ale przesłał taki felieton swój. Pewnie go opublikujemy na platformie PPT 2050 z ostatnich badań CBOS-u. I co tam wynika z tych badań? Otóż proszę słuchać, w okresie od maja do 2000, nie do, tylko od maja 2017 do stycznia 2022, zatem badanie CBOS-u ze stycznia, czyli no najświeższe, najnowsze, te badania wykazały, że 19% społeczeństwa odwróciło się od polityków. To znaczy nie popierają ani polityków rządowych, ani polityków opozycyjnych. Inaczej można to nazwać, nie wierzą politykom. No to jest wynik druzgocący. 19% wprawdzie tutaj mamy 3 lata, tak, czy prawie 4 lata, ale to jest wynik stabilny i tutaj jest dla nas podpowiedź. My musimy kontynuować ten marsz ścieżką alternatywną do tego, co politycy nam fundują. Stąd właśnie tutaj w ostatnim czasie ta też aktywność i taka zmiana, znaczy nie zmiana, ale konsekwentne już działanie na rzecz zaangażowania w wspieranie samorządów. Tutaj trzeba szukać jakiejś szansy i ja, jeżeli mi przychodzi w pigułce zdefiniować, w jakiej jesteśmy sytuacji dzisiaj, no to mówię, że mamy do czynienia ze zmianą ustrojową. Elektroprosumeryzm to jest siła napędowa społecznej gospodarki rynkowej. Siła napędowa społecznej gospodarki rynkowej, czyli tej, w której samorządy odgrywają kluczową rolę. I to jest versus polityka, no u nas w kraju, korporacyjno
korporacyjna i pewne ten etatyzm, państwowy etatyzm gospodarczy. I w ten sposób właściwie możemy chyba najwyraźniej się określić, że jeżeli walczymy na rzecz elektroprosumeryzmu, walczymy na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, to jest ten przyszłościowy ustrój już nie tylko w obszarze energetyki, ale w ogóle. A redukcja tego ustroju etatystyczno-korporacyjnego. Oczywiście część tego ustroju etatystyczno-korporacyjnego musi zostać, tylko chodzi o to, w jakiej, że to musi być w równowadze właśnie ze społeczną gospodarką rynkową, której nam w Polsce bardzo brakuje. To zresztą też świadczy o innej rzeczy jeszcze, jeśli chodzi o nasze zadania zwłaszcza. Mianowicie, jeżeli początki konwersatorium wiązały się ściśle z działaniami inżynierskimi, czy z tą działalnością inżynierską, to w tej chwili widzimy, że właściwie przyszłość transformacji rozgrywa się w sferze społecznej, nie w sferze inżynierskiej, tylko w sferze społecznej, a to oznacza, że też jesteśmy na tej ścieżce do przebudowy społeczeństwa. No, jeżeli jest przebudowa społeczeństwa, to mówimy o pewnych ważnych zmianach ustrojowych. Proszę Państwa, kto chciałby zabrać głos w dyskusji po tych, uważam, bardzo ciekawych wystąpieniach? Pewnie są chętni. Panie doktorze, nie widać? No niestety nie widać, ale może ja bym jedno przemyślenie, które przyszło mi w odpowiedzi właśnie na prezentację pana ministra Gawlika. Zawsze jest, jeżeli mówimy o możliwości zbilansowania się, bo o tym tutaj mówimy i to jest często stanowi problemem, jeżeli chodzi o zrozumienie i możliwości pokrycia potrzeb energetycznych za pomocą źródeł OZE, to są jakby możliwe dwie drogi. Albo bardzo duże inwestycje i przewymiarowanie, tworzenie zapasu mocy dokładnie tak, jak to jest realizowane teraz, albo właśnie wyjście z tego błędnego koła i próba zmiany czegoś. Jeżeli nie zrobimy tej zmiany, będziemy właśnie skazani na to, co się dzieje i powrót tego typu elementu, tego typu rzeczy, które zostały tutaj przytoczone. Może to być albo gaz, może to być energetyka jądrowa, może to być prawdopodobnie, wyobrażam sobie, że pewnie w niektórych sytuacjach powrót nawet do węgla, bo coś jest trudniejsze, a coś już znamy i wiemy, jak to zrobić, nie podejmujemy wyzwania. To taki krótki komentarz. Dziękuję, tak. No, jak mówiłem, tam ignorować takie opinie, kto przeciw atomowi jest przeciw nowoczesności. Tak też ciągle podkreślam, nawiązuję do wypowiedzi doktora Wocka, chodzi o to bilansowanie, ale bilansowanie, czyli też o pewną trajektorię, przyspieszenie trajektorii autonomizacji źródeł, znaczy układów instalacji elektroprosumenckich. Był Piotr Brożyna, minister Gawlik i Grzegorz Grzegorzyca. Pierwszy był Piotr Brożyna, więc jeżeli byśmy jakoś tam konwencji się trzymali. Dziękuję bardzo. To ja na chwileczkę wrócę do
do swojej wypowiedzi. Bardzo chciałem nawiązać i trochę próbowałem nawet w trakcie swojej prezentacji do tego, co mówił Krzysztof o szkoleniach, ale to było trochę szersze, to wychodziło w aspekt właśnie upowszechniania rzetelnej wiedzy i dążenia do tego, żeby ta wiedza była dobrze zakorzeniona w potrzebach tych, którzy się na owe szkolenia zapisują. I proszę Państwa, ja widzę pewne rzeczy w moim sektorze, czyli w sektorze fotowoltaicznym. Mamy to, o czym mówił Krzysztof, czyli szkolenia sponsorowane w taki czy inny sposób przez producentów urządzeń. Nie jest to złe, bo gdzieś tam jakaś wiedza techniczna jest upowszechniana. Jeżeli ktoś weźmie udział w kilku szkoleniach kilku producentów falowników, no to będzie miał narzędzia do porównania tych rozwiązań technicznych, które są dostępne na rynku, więc na pewno mu to nie zaszkodzi. Szkolenia na papier, jak ja to nazywam trywialnie, czyli szkolenia w celu uzyskania uprawnień, też mają bardzo różny poziom i w bardzo dużej mierze zależy on oczywiście od osób prowadzących, no ale też od tego, jak dalej ten uzyskany certyfikat uprawniający na przykład do wykonywania instalacji fotowoltaicznych jest dalej wykorzystywany. Bo jeżeli ten instalator, który kiedyś ten certyfikat uzyskał, następnie sam gromadzi swoją wiedzę w trakcie wykonywania instalacji, uczy się na poprawianiu własnych błędów albo na poprawianiu błędów po innych instalatorach, co się też zdarza, to on nieustannie rozwija swoje kwalifikacje. I to jest dobre i ważne i potrzebne. Natomiast to, co jest przekleństwem w moim przekonaniu sektora PV w Polsce dzisiaj, to jest takie rozchybotanie rynku w wyniku różnych politycznych działań i pomysłów rządowych, a to dofinansowania, a to mój prąd, a to zabranie, a to dodanie rozliczeń itd., itd., co powoduje, że zarówno firmy wykonawcze, jak i inwestorzy nie wiedzą dokładnie, w jakiej rzeczywistości się obudzą jutro. I nie mam tu na myśli tych dramatycznych wydarzeń politycznych, które się dzieją w tej chwili z dnia na dzień, o których pan profesor mówił, o których musimy tu pamiętać, ale mam na myśli sposób traktowania obywateli polskich przez polski rząd i jego różnego rodzaju agendy. I mam porównanie, bo widzę na tle naszych działań doradczych i usługowych, że oczywiście duże firmy o charakterze korporacyjnym potrafią swoje instalacje fotowoltaiczne w dobry sposób zabezpieczyć. Potrafią korzystać z doradztwa inżynierskiego, potrafią sformułować bardzo dobrze warunki przetargowe, potrafią te warunki przetargowe następnie egzekwować i dbać o to, żeby one były wypełnione, a jeżeli nie są wypełniane, to zyskać na tym jakąś korzyść ekonomiczną. Natomiast jest to absolutnie nieporównywalne z sytuacją indywidualnych inwestorów domowych, którzy są bombardowani właśnie telefonami handlowców, o czym była mowa u Krzysztofa, czy też nawet inwestorów przemysłowych, gdzie jakiś zakład, z którym my pracujemy, chce sobie zainstalować instalację fotowoltaiczną na własne potrzeby i raptem zderza się z sytuacją monopolu operatora OSD, różnych bardzo agresywnych działań marketingowych i gubi się w tym wszystkim, zamiast wydać parę tysięcy złotych na profesjonalnego doradcę technicznego. Także wiedza, jeszcze raz wiedza i to, co Krzysztof powiedział i co pan profesor zaznaczał w inauguracji dzisiejszego naszego spotkania, to jest coś, czego nam ogromnie brakuje. I jeżeli pan profesor wywołał mnie do tego, że chciałby mnie włączyć w działania jakieś właśnie edukacyjne i popularyzacyjne, jak najbardziej jestem do dyspozycji.
Uprawiałem to w stanie wojennym w poprzedniej dziedzinie mojej działalności, czyli w historii, jeżdżąc po kościołach i po kikach, to teraz z przyjemnością pouprawiam to w nowej dziedzinie energetycznej i też trochę w opozycji do naszego kochanego rządu. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję bardzo panie prezesie. Szczególnie ja dziękuję za deklarację i na pewno pan znajdzie robotę. Kto jest w kolejce? Dzień dobry jeszcze raz. Ja chciałbym się ustosunkować do tego, co dr Bodzek powiedział o tym przeszacowaniu instalacji, co oczywiście ma miejsce bardzo często. To jest temat, który trudno okiełznać, to przeszacowanie, ale dla pocieszenia powiem, że w pewnych miejscach jest przeszacowanie, a w innych miejscach jest niedoszacowanie, więc poprzez odpowiednie systemy zarządzania energią i wirtualne sieci elektryczne można sobie z tym problemem nierównomiernego jak gdyby rozwoju OZE na danych obszarach poradzić. Chciałbym również powiedzieć parę słów o tych szkoleniach, chciałbym zwrócić uwagę na taki ważny aspekt, że to mają być szkolenia techniczne, owszem, ale aspekt dotyczący tych kompetencji miękkich, tych szkolących przyszłych elektroposumentów, specjalistów jest bardzo ważny, ponieważ odnoszę wrażenie, że szkolący musi wczuć się w tego elektroposumenta, wejść w jego skórę, w jego problemy i przykładem praktycznym, zindywidualizowanym dla danej jednostki samorządu terytorialnego, dla danego elektroposumenta, wyjść z ofertą szkolenia bardzo zindywidualizowanego i otwartego na argumenty nie tylko osoby szkolonej, ale również na argumenty oponentów, malkontentów i tego typu osób chcących wkładać kij w mrowisko. Więc te walory miękkie, które pozwalają zmierzyć się z tym problemem już nie technicznym, ale właśnie odpowiednie formy przekazu są według mnie bardzo istotne. I to chciałbym po prostu powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, kolego Grzegorzyca, tutaj nie lansujmy w naszym środowisku takiej strategii, że najprzód popełniamy błędy, a potem je naprawiamy. To jednak od razu zróbmy dobrze, tak żeby nie trzeba było poprawiać, bo jeżeli źle dobierzemy źródła, to pamiętajmy, że to skutkuje właśnie potrzebą inwestycji w sieci i tu jest problem. Także, że jednak musimy się skoncentrować na tym, żeby błędów unikać. Jasne, że się nie da całkowicie, ale no tutaj dr Bozek na pewno mówił o tych błędach, które nie powinny absolutnie się pojawić w zakresie doboru źródeł fotowoltaicznych. Ja po prostu mówię o stanie zastanym, który przechodzimy do pewnego, na pewien obszar, gdzie już jest pewien stan zastany, tego właśnie przewymiarowania. Dobra, to jeżeli już zostały popełnione błędy, to niech ci, którzy popełnili te błędy, niech zaczną je naprawiać albo ponosić konsekwencje. No tyle. Nie róbmy, mówię, cnoty z popełniania błędów, bo to się zawsze fatalnie kończy. Jola Wolska, bardzo prosimy. Dziękuję. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Ja chciałam nawiązać do tego, co mówili poprzednio profesor i pan Radosław Gawlik. Mianowicie wydaje mi się, że tutaj na konwersatorium coraz bardziej jest toczona rozmowa w zamkniętym gronie, a całość
tej wielkiej idei, którą Jan tutaj wprowadza i wymyślił, jest to, żeby to trafiło do pod strzechy. To Radek już na pewno nie może mnie nawet na ten temat słuchać i pan doktor Bodzek też nie. Ale może by można rozważyć, czy na kolejne konwersatorium nie zaprosić jakichś osób właśnie z tych jednostek samorządów terytorialnych, jakiegoś mądrego wójta, jakiegoś człowieka, jakiegoś burmistrza miasta, kogoś, kto mógłby jako pierwszy uczestniczyć w tym, jako niemy słuchacz, po to, żeby zobaczył, o czym jest mowa, że to nie jest aż takie straszne, że to jest bardzo ciekawe i że to dotyczy tak naprawdę tematów, z którymi on na co dzień się boryka. Ja nie wiem, czy państwo się z tym zgodzą, ale moim zdaniem, żeby obalić tamę, należy z niej robić dziurę. Więc może byśmy zrobili takich parę dziur i każdy z nas by pomyślał, kogo mógłby zaprosić. Profesor by się na to zgodził, bądź nie, pan Bodzek by mu udostępnił, doktor Bodzek by mu udostępnił dostęp do tego konwersatorium lub nie, ale chodzi mi o to, żeby to poszło w świat, że to się dzieje, że to nie są tematy, których się należy bać, bo tylko profesorowie i największe mózgi się tym zajmują, ale może również trafić pod szczepy. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No my nic nie robimy, tylko myślimy, jakby tu trafić pod strzechy i mamy z tym kłopot. Jasne, że będziemy się chwytać różnych możliwości i razem pewnie coś więcej zrobimy. Dzisiaj ja proponuję, abyśmy się skoncentrowali na tym programie działania na rok 2022 w taki choćby sposób, jak on był tu zarysowany poprzez te wszystkie prezentacje i żebyśmy w tym trudnym czasie, absolutnie trudnym, żeby wystarczyło nam cierpliwości i woli do tego, żeby konsekwentnie realizować program. Ja sobie myślę, że marcowe konwersatorium, trzecie w roku, jakby domknie tutaj giełdę różnych pomysłów, możliwości, a później już trzeba będzie przyjąć plan działania, już nie dyskusja, ale plan działania i go realizować. Jeżeli ten plan stworzymy, to proszę zwrócić uwagę, 9 miesięcy do końca roku, to no nie ma ważniejszego okresu niż 9 miesięcy dla człowieka, bo on w ciągu tych 9 miesięcy no, powstaje, kształtuje się. Tak, ale też nie wolno, mówię, przyspieszać. Ja odwołam się do jeszcze jednego profesora, naszego wydziału, profesora Fryzego. Jak kiedyś skracano studia z 5 lat na 3, to mówił, rób ta se co chce ta. Ja tam wiem, że żeby dziecko się urodziło zdrowe, to 9 miesięcy trzeba. Tak samo i tutaj my nie możemy za nadto liczyć na to, że przeskoczymy ten trud, który jest potrzebny do włożenia, do wykształcenia, tak, do przeniesienia tej idei, ale starać się trzeba i w tym planie, który w marcu jakoś tam pewnie zafiksujemy, jeszcze nie wiem w jakim trybie, no to powinno się znaleźć. Ale w nawiązaniu do tego, co już było o taksonomii, o tych
trudnościach, o tej tamie nawet, w której trzeba robić dziury, żeby tam przecieki się jakieś pojawiły, to ja wracam do jednego motywu. Otóż my musimy wprowadzać tą świadomość siły działania kosztu krańcowego. Jeżeli chcemy walczyć z technologiami jądrowymi, to proszę zwrócić uwagę, mamy coraz to nowe pojawiające się argumenty w miarę jak dojrzewa ta koncepcja transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej. Ja tu się odwołam, to co zresztą pisałem w ostatnim artykule w biuletynie też na temat odporności elektroprosumenckiej jednostek samorządu terytorialnego, że wielkie technologie, nawet te bloki SMR, Small Modular Reactors, one nie mają zdolności reprodukcyjnej. Nie mają zdolności reprodukcyjnej. Jeżeli wiemy, albo przynajmniej stawiamy hipotezę taką, i to dosyć silną, że elektroprosumeryzm to jest ewolucjonizm, no to elektroprosumeryzm ma bardzo duże zdolności reprodukcyjne, co wynika ze skracania czasu życia technologii. Natomiast wielka energetyka nie ma tych zdolności i ona z góry jest skazana na klęskę. Ale wracam do kosztów krańcowych. Otóż sprawmy, aby tam, gdzie jest najłatwiej przeprowadzić autonomizację, ulokować na nasze siły. Nie tam, gdzie jest najtrudniej, a najłatwiej jest zrobić autonomizację sołectwa, najłatwiej jest zrobić autonomizację gminy wiejsko-miejskiej. I proszę zwrócić uwagę, właśnie dziura po dziurze wtedy się pojawiają, tak? Redukuje się bilans mocy potrzebnej w KSE, prawda? I absolutnie blokuje się rozwój wielkich technologii, wielkich sieci, wielkich systemów. Czyli koncentrujmy się, bo jesteśmy też małym środowiskiem, koncentrujmy się na tym, co się da zrobić szybko i co się da zrobić efektywnie, co pobudza społeczności lokalne. Ja będę jak mantrę powtarzał, że nasza szansa jest w gminach, w sołectwach, w gminach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich, w małych miastach tutaj. Natomiast z koniem nie musimy się kopać. Koni i tak już jest słaby i nie ma zdolności reprodukcyjnej, a zatem wyrok historii jest już pewny. My przyczynimy się tylko do tego, żeby po prostu jak najszybciej przegrupować siły i żeby się nie kopać z koniem, tylko żeby wyjść naprzeciw entuzjastów tej transformacji, w którą jesteśmy zaangażowani. Proszę bardzo. Jan, ale może w takim razie przemyślałbyś, może jednak byś się zgodził, żeby zaprosić kogoś z sołectwa czy z gminy, jedną, trzy osoby, nie 100 i nie 10, żeby niemym obserwatorem konwersatorium. Dziękuję. Ja tutaj jeszcze raz powiem. Wiele podejmowaliśmy takich starań. Nie wiem, prezes Gawlik akurat jest. Może pan, panie prezesie,
parę słów na temat doświadczeń, choćby z subregionu Wałbrzyskiego. Chętnie powiem, bo właśnie nawet zamierzałem do tego się odnieść. Znaczy uważam, że tak, ale nie Niemym. Nie. To są lokalni politycy, oni mają swoje ambicje. Oni mają przyjść i powiedzieć, jakie mają pomysły, jak chcą wdrażać elektroprosumeryzm. I mamy kilka gmin, z którymi pracujemy. Być może powinniśmy mieć rzeczywiście sołtysa, prawda, który zacznie to robić. I moim zdaniem wtedy, nawet jak on zacznie, prawda, a my mu pomożemy, to dla niego takie wystąpienie tutaj to będzie dodatkowa mobilizacja. Więc ja się absolutnie za tym, pod tym podpisuję, pod tym pomysłem, ale z czynnym udziałem, nie Okej, okay, ja nie mam żadnych uwag. Ja się zgadzam z tym, jakie jest tam doświadczenie. Dziękuję. Okej, dziękuję. Znaczy to także ja to wspieram. Natomiast jak już jestem, to panie profesorze, chciałem jakby tak o paru problemach i o paru pozytywnych rzeczach też, żeby nie tylko o problemach mówić. Bo tak, że ja myślę, wie pan co, mam pewien kłopot jakby z cieszeniem się z tego, że 19% społeczeństwa odwróciło się od polityki. Znaczy ja może jestem oczywiście spaczony, bo byłem 12 lat w Sejmie, byłem tym wiceministrem i zajmowałem się tą polityką, ale powiem szczerze tak, że w dzisiejszych czasach jak się około 20% ludzi odwraca od polityki, to ja się trochę boję następnych wyborów, bo nie wiem, która część elektoratu się odwróciła od tej polityki i bardzo bym chciał, prawda, i liczę na to, że następne wybory doprowadzą do zmiany, prawda, tej władzy, która jest. I teraz raczej aktywność tutaj by mnie, że tak powiem, cieszyła niż taki odwrót. No krótko mówiąc, mam z tym problem jakby, bo i tak to przypominam, może państwo nie pamiętacie, ale ja to pamiętam, bo wtedy po raz pierwszy zostałem posłem, prawda, w kontraktowym Sejmie. Wtedy mało kto pamięta, ale frekwencja była, żebym nie skłamał, 67%. 33%, no może się mylę o jakimś tam ułamek. 33%, czyli 1/3 społeczeństwa w wyborach takich, gdzie była, no można powiedzieć, czy komuna ma być, czy ma trwać, czy mamy dopuścić opozycję. W 89 roku 1/3 ludzi nie poszła do wyborów. I my mamy jakby stały problem z taką tego rodzaju absencją, prawda, nierozumieniem przez ludzi demokracji i tych zasad, no bo inaczej tego nie mogę nazwać. No i tu mam jakby, gdyby ci odwróceni od polityki tak jakby się zaangażowali w wspieranie jakby samorządów, to może byłoby tak nie najgorzej, ale boję się, że oni się trwale odwracają, że oni się odwracają na pięcie, mówią, nie interesuje mnie to, nie chcę się tym zajmować, rób to, co chce. No i także to jakby jedna rzecz. I teraz ten atom. Panie profesorze, ja tak chciałem i ja tak się od lat właśnie sobie mówiłem, nie będę się zajmował atomem, bo ja już się tym zajmowałem raz, drugi, trzeci, prześledziłem tą technologię, tam nie ma nic nowego, tam jest tylko gorzej, prawda, to bo bez sensu się jakby tym zajmować, prawda. No ale ten atom nas dopada, prawda, bo oni znowuż planują w tej chwili już w tym Choczewie, chcą wycinać las. Wiecie, na wydmach, niszczyć kawałek polskiego wybrzeża. No proszą mnie ludzie, żeby tam przyjechać pomóc lokalnym ludziom. No i ja siłą rzeczy, no jakby pewnie tam pojadę i będę się angażował, więc muszę mieć argumenty i tu dziękuję, myślę, że ta zdolność reprodukcyjna to jest fajny taki argument pokazujący, no ale muszę pozbierać różne rzeczy i też zależy mi na tym, żeby profesor Stanek zrobił tą analizę emisyjności. Obiecał mi, że na początku marca, być może że to będzie po tym spotkaniu w Choczewie, no ale nieważne, żeby była, jaka jest rzeczywista emisyjność atomu, prawda, nie? Ma to policzyć z zespołem, bo wiemy, że ten koszt termoekologiczny, to było tutaj na seminarium, pokazywaliśmy, że jest bardzo duży, prawda, czyli że atom ze względu na przygotowanie tego uranu, wzbogacanie i tak dalej ma właśnie dużą entropię, prawda, czyli nieodnawialne zasoby marnuje jak wielokrotnie bardziej niż, dziesięciokrotnie bardziej według tego, co Stanek wyliczył, niż węgiel, prawda, czyli TEK, prawda, jest dziesięciokrotnie większy niż w stosunku do węgla, gigantycznie, prawda. No i to sam ten fakt dla mnie już jest wystarczający, bo jestem przekonany, że z tym TEKiem łączą się emisje, prawda, jak one są nawet niepoliczone, to one są jakoś tam muszą być, prawda, elementem i to emisje, no przecież nie odnawialnych źródeł energii, tylko jak szykują ten uran czy coś, to ropa pewnie idzie tam na te przygotowania i chemia gigantyczna, prawda, i dewastacja środowiska, jak wiemy, jak się to łubuje, prawda, w jaki sposób się ten uran wydobywa.
Czyli ten atom, ja nie chcę się tym zajmować, ale nie chcę, ale muszę, prawda? Jak to mówił Wałęsa. No a krótko mówiąc, wielu sensownych ludzi, przyrodników ma wodę z mózgu zrobioną. Naprawdę, no, śledzę tam na Facebooku, gdzieś tam zabrałem głos w dyskusji, są poważni, że tak powiem, zawodnicy jak profesor Malinowski, który moim zdaniem jako fizyk też nie ma do końca argumentów, no ale że tak powiem jest za tym atomem, bo wydaje mu się, że w ten sposób będzie ratował klimat. I jest szereg bardzo sensownych ludzi zajmujących się lasami, zajmujących się ochroną przyrody, którzy nie mają wiedzy inżynierskiej o tym atomie, nie interesują się tym, ale wierzą, że to będzie ratowało klimat. No i trzeba, że tak powiem, jednak w imię tego, żeby w imię dokonywania, prawda, dobrych wyborów i nieprzeszacowywania instalacji, no, chyba się trzeba tym zająć. To jakby kropkę stawiam. Teraz pozytywne rzeczy. No tu za jedną z pozytywnych rzeczy odpowiada też nasz kolega Brożyna. Wziął udział w tej fajnej audycji w TOK FM, gdzie pokazujemy, proszę Państwa, w Energii dla Klimatu, w ubiegłym miesiącu pokazywaliśmy i w tym miesiącu też będzie ciąg dalszy, pokazujemy technologie elektroprosumenckie, czyli pokazujemy, że są realne technologie, dzięki którym możemy zrealizować elektroprosumery, czyli dojść do 100% efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i neutralności klimatycznej. I te technologie, które pokazaliśmy, to była właśnie fotowoltaika w połączeniu z pompami ciepła. No i była moim zdaniem jedna z najlepszych audycji, to może link podeślę, to nie wiem, może pan doktor Bodzek roześle do Państwa. Warto ją jakby przesłuchać. To był właśnie pan Paweł Lachman, był Piotr Wróbel, który powiedział o legislacji Unii Europejskiej i właśnie Piotr Brożyna, który mówił o fotowoltaice. Moim zdaniem wyszło to bardzo dobrze. Następną audycję robimy teraz w najbliższy, będzie emitowana, nagrywamy ją pojutrze, ale będzie emitowana w sobotę o godzinie 21 w TOK FM, także zapraszam i jest tam głównym bohaterem, jest jeden bohater, co rzadko się u nas zdarza, no ale pan Majchrzak, Henryk Majchrzak, który no, zajmuje się biogazowniami, czyli będziemy jakby pokazywać biogazownie, ale też technologię magazynowania energii, elementy sieciowe, czyli krótko mówiąc, będziemy mówić o tych elementach, o których dzisiaj też była mowa, te, które pozwalają nam bilansować i stabilizować jakby te źródła odnawialne, czyli słońce i wiatr. I myślę, że to też jest ważna odpowiedź na jeden z takich zarzutów, prawda? Nie? Jak nie świeci i nie wieje, to co prawda, jakby tutaj zareagujecie? No to będziemy właśnie pokazywać, że te technologie też pozwalają, prawda, i są odnawialne, jak biogazownie czy biometanownie pozwalają na to odpowiedzieć. To tyle jakby z takich, moim zdaniem, no, pozytywnych elementów. Też promocji elektroposumeryzmu, bo to się pod tym hasłem właśnie odbywa. Dziękuję. No, my musimy odbyć pogłębioną decyzję, tą dyskusję, przepraszam, na temat tych 19%, bo tam parę rzeczy jest wątpliwych. Natomiast ja jednak inaczej podchodzę do tego wyniku 19% sprzeciwu wobec polityków. No, życie nie znosi pustki i oni te 19% gdzieś muszą lokować swoje emocje. Prawda? Pytam się, gdzie? No właśnie, to jest stworzenie czy droga do tego nowego ładu ustrojowego, nowy ład ustrojowy, w którym właśnie poziom państwowy, przynajmniej w wypadku energetyki, ale nie tylko w wypadku energetyki, zdecydowanie zaczyna odgrywać mniejszą rolę, a poziom samorządowy zaczyna odgrywać większą rolę i tutaj jest właśnie ta sprawa. To jest ta fundamentalna przebudowa, bo jak tylko wymienimy jeden rząd na drugi rząd, a politycy ci sami pozostaną, no to z tego nic nie będzie, bo politycy nowi obejmą stare gabinety i wsiądą do starych limuzyn, tak? I będzie jak było. Natomiast tu chodzi o głębszą przemianę społeczną. I właśnie te 19% ja odczytuję jako bardzo dobry taki znak, że w tym kierunku idzie to, ale oczywiście tutaj nie ma się co spodziewać jakichś spektakularnych, szybkich
wyników. No i jeżeli chodzi o tą emisyjność źródeł jądrowych, pamiętajmy, że tutaj, znaczy ja twierdzę, że lepiej jednak dzisiaj mówić o elektro, o koszcie elektroekologicznym, a nie o termoekologicznym. Dopóki mówimy o koszcie termoekologicznym, to mówimy tak, jakby ten koszt termoekologiczny zawsze musiał istnieć, tak jakby ta emisja CO2 musiała istnieć. Oczywiście nie wchodzę tutaj w obszar hodowli i rolnictwa, bo tam ślad węglowy no, będzie i po transformacji energetycznej, ale tu jak nie będzie paliw kopalnych, nie będzie śladu węglowego. I to jest ta sprawa, którą my musimy doprowadzić do porządku, bo ślad węglowy, on ulega na trajektorii transformacyjnej obniżce od maksymalnego w stanie wyjściowym A do zerowego w stanie końcowym B. I o tym nie zapominajmy. Natomiast tutaj ja no nie mam wątpliwości, że jakbyśmy zaczęli na drugim krańcu, nie na krańcu tym źródeł wielkich gazowych i wielkiego rynku korporacyjnego i źródeł wielkich jądrowych działać, a zaczęli działać na dolnym poziomie, no to szybko osiągniemy widoczne, spektakularne wyniki, które przebiją się do społeczeństwa. Jeżeli jutro już jest audycja ta z udziałem profesora Majchrzaka, no to bardzo dobrze, tylko tam trzeba będzie wyeksponować tą rolę elektrowni biogazowych, na rynku technicznym i pokazać, że jedna biogazownia megawatowa, elektrownia biogazowa megawatowa wystarczy na gminę wiejską gdzieś do 10 tysięcy, a jak gmina ma więcej niż 10 tysięcy mieszkańców, no to dwie takie elektrownie biogazowe, czyli 2 megawaty mocy wystarczą do tego, żeby zapewnić warunki do autonomizacji gminy w stosunku do KSE. Jak sobie to policzymy narastająco, no to tutaj argument jest no, nie do podważenia, a zatem jutro zadanie. To będzie w sobotę, panie profesorze, w sobotę to gramy. No, ale ja jutro, nadzieję, ale jutro nagranie. Wie, co pan mówi. Ale jutro nagranie. Pojutrze nagranie, tak. Pojutrze. Aha, pojutrze nagranie. No ja będę dzwonił jeszcze do profesora Majchrzaka, żeby pan zadzwoni. Go tam poszczypać, żeby on tutaj dobrze to przedstawił. Mówię, nie z kąta, nie lękliwie, tylko bardzo, bardzo zdecydowanie, odważnie, że biogazownia 1 megawatowa no, ma ten potencjał do tego, żeby gminę wiejsko-miejską uczynić, znaczy przeprowadzić ten przez ten proces autonomizacji. A taka autonomizacja by wstrząsnęła wielką energetyką, wstrząsnęłaby rządem, wstrząsnęłaby wszystkimi niedowiarkami. Skoncentrujmy się na tym, oczywiście nie zaniedbując innych obszarów. Kto chciałby jeszcze... Czy będzie można dwa słowa jeszcze o Łukaszu Mikłaszewskim? Bardzo prosimy, panie doktorze.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ciekawe seminarium i nasuwa mi się jedna refleksja po ostatnich zawirowaniach cenowych, gazowych, węglowych. Wygra ekonomia. Co do dla Radka Gawlika. Wydaje się, że z energetyką jądrową po prostu, choćby władze chciały, nie zdążą. 2036, 39, to bardzo ładnie brzmi, ale jest nierealne. W międzyczasie tak przerośnie potencjał energetyki odnawialnej, że po prostu w pewnym momencie stanie się nieopłacalna energetyka jądrowa. Natomiast co do taksonomii gazowej. Profesor Buzek wyraził się gdzieś w Rzeczpospolitej, że nieszczęściem byłoby, gdybyśmy się węgiel trzymali dłużej niż trzeba. A kiedy trzeba? No, kiedy OZE zastąpią węgiel, gaz i inne źródła nieodnawialne. Gdy będą powszechne, dostępne i zapewnią bezpieczeństwo potrzeb energetycznych społeczeństwa. I tu wydaje się, że krótka epizodyczna gazu jako paliwa przejściowego jest nie do przecenienia. Natomiast warto by zaprosić, czy pan profesor by się tego podjął, sieciowca albo energetyka, który byłby w stanie powiedzieć autorytatywnie, ile mocy musi w podstawie pracować systemu, żeby system działał i co zrobić z sieciami, żeby wytrzymały lawinowy napływ prądu oddawanego przez mikroźródła, na przykład fotowoltaiczne, bo tu zdaje się być pies pogrzebany plus jeszcze magazyny energii. Jeżeli to wszystko razem skumulujemy, to gaz zabłyśnie krótko jako paliwo przejściowe, a do energetyki jądrowej po prostu z przyczyn ekonomicznych nie dojedziemy. To tyle. Dziękuję. Tak, ja jeżeli będę podejmował starania, to będę podejmował te starania i to w środowisku sieciowców, to będę podejmował starania i to w samym PSE, niezależnie od tego, że tam no, nie bardzo mnie lubią, będę się starał, żeby, a właściwie naciskał, żeby wreszcie przeprowadzili poważne studium relokacji źródeł. O, bo tego brakowało. Relokacji źródeł. Źródła węglowe mamy. Proszę zwrócić uwagę, ile mamy nowych bloków i jeszcze jeden zakładam, że dojdzie, no ten w Jaworznie, tak? No bo na trwałe on nie zostanie bezczynny, tak jak to już jest ponad rok. Więc tu jest sprawa właśnie optymalizacji trajektorii transformacyjnej i trzeba czym prędzej, to już powinno być zrobione, dokonać właśnie takiej przybliżonej choćby optymalizacji rozmieszczenia źródeł w KSE. Jeżeli my się ciągle boimy, że braknie energii elektrycznej, no to nie widzimy ogromnych zasobów. Na połączeniach transgranicznych, które przecież mamy mocno rozbudowane, istnieje możliwość importów kilka gigawatów. Tylko jaki jest problem? Ano właśnie, żeby te kilka gigawatów skierować do wielkich odbiorców, czyli jeżeli chodzi o jednostki JST, no to jest konkretnie 6 tych aglomeracji, tak? 6 aglomeracji do wielkiego przemysłu i to dzisiaj da się zrobić. Trzeba trochę wysiłku, no i trzeba wreszcie jakieś zespoły zacząć tworzyć. Tu się zgodzę, że to jest obszar dla państwa. Właśnie ta relokacja źródeł wytwórczych w systemie, relokacja uwzględniająca rozwój źródeł OZE i to są procesy w interakcji,
zauważmy, że jeżeli będziemy wiedzieli, jakie węzły są możliwe do wykorzystania dla powiązań z jednolitym rynkiem europejskim, to natychmiast trzeba uruchomić właśnie mechanizmy, ale absolutnie mechanizmy rynkowe, które spowodują, że w innych obszarach, gdzie dostęp do jednolitego rynku europejskiego nie jest konieczny, nastąpi pobudzenie właśnie procesu autonomizacji źródeł. I spróbujmy znaleźć opis tego procesu. Ja w ostatnich miesiącach właśnie w tym upatruję pewnej szansy, no ale to jeszcze wymaga, powiedzmy, działań. Najlepiej było, żeby to nie nasze konwersatorium się tym zajmowało, tylko żeby PSE dokonało profesjonalnej analizy. To jest analiza w dzisiejszym stanie rzeczy. To jest zwykła techniczna analiza. Tam nie trzeba żadnych koncepcji, nie trzeba nic wymyślać, trzeba po prostu zrobić taką analizę. Nie bójmy się o to, że zgaśnie światło. Zastanówmy się, jak dobrze zoptymalizować te dwa procesy, proces schodzący i proces wschodzący. Dziękuję bardzo. No, dzisiaj przekroczyliśmy tylko 45 minut czas. Ja dziękuję wszystkim autorom prezentacji za przygotowanie tych prezentacji, za ciekawe ich przedstawienie. Spotykamy się równo za 4 tygodnie. No to w związku z tym, że luty zdaje się w tym roku ma 28 dni, to inaczej nie może być, też 22 marca. Postaramy się, aby agenda jeszcze wcześniej niż w wypadku tego konwersatorium już była skonsolidowana i żebyście Państwo dostali pełny obraz tego, co będzie na marcowym konwersatorium. Ja na pewno będę myślał o tym, jak wyjść naprzeciw tym wnioskom, które się tu pojawiły. Myślę, że łatwiej nam będzie na marcowe konwersatorium ściągnąć już tutaj samorządy. Będziemy bardziej zaawansowani w działaniach ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.